Ponieważ mamy dzisiaj dyskusję i podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Są to dwie poważne uchwały, które zmieniają budżet na 2016 rok. Chciałbym, proszę Państwa, przed podjęciem tych uchwał poprosić Pana Przewodniczącego i Wysoką Radę o przeniesienie tych dwóch punktów przed interpelację, czyli interpelacje byłyby, tak jak teraz, trzecie od końca, na te dwa miejsca przed interpelację i jednocześnie prosić o przerwanie obrad Rady Miasta i przeniesienie ich na piątek. Moją prośbę uzasadniam przekazaniem Państwu Radnym jeszcze więcej informacji, przede wszystkim od Pana Marszałka, który chciałby się zapoznać z protokołem naszej kontroli. Uwag Rady Społecznej, która jutro się zbiera. Rada Społeczna się jutro zbiera. Jak również uwag Pana Dyrektora do protokołu, który ma termin do jutra. Czyli trzy rodzaje dodatkowych informacji, których w tej chwili nie ma. I moja prośba jest o przeniesienie tych punktów na koniec, zrobienie przerwy, Panie Przewodniczący, i dokończenie obrad Rady Miejskiej w piątek. Do piątego uchwała w sprawie budżetu na 2016 rok i obecnie szósty uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie letniej prognozy finansowej miasta Grudziądza na 2016-2027. Czy jeszcze jakieś macie Państwo propozycje do porządku obrad? Pan Radny Wiśniewski. Panie Burmistrzu, bo ja też mam wniosek do porządku, ale chciałbym się odnieść do propozycji Pana Prezydenta. No szczerze mówiąc, jestem bardzo zaskoczony. Tak się akurat składa, że jeżeli dokonamy tej zmiany, ja bardzo chciałbym wziąć udział w tej dyskusji na temat tych zmian w budżecie. One rzeczywiście wiążą się bardzo mocno z tym, co wczoraj było na Komisji Budżetu, kiedy omawialiśmy ten rok. Sam jestem członkiem tej komisji i jestem, mam trochę do powiedzenia na ten temat. Natomiast przeniesienie tego na piątek mi na przykład uniemożliwi wzięcie udziału w tej dyskusji. W związku z tym, nie wiem, no i oczywiście głosowanie. To może nie jest najważniejsze, bo to i tak większość przegłosuje. Natomiast ja bardzo chciałbym w dyskusji na temat tego, co zamierza Rada Miejska zrobić, uczestniczyć. Dlatego proponowałbym, że nawet jeżeli decyzja miałaby być z tych powodów, o których Pan Prezydent mówi, przeniesiona na piątek, to jednak żeby te punkty były dzisiaj w normalnym porządku, żeby można było przeprowadzić dyskusję i powiedzieć, jakie są stanowiska radnych, ponieważ uważam, że to jest kolejna niszcząca to miasto decyzja, którą zamierza Rada Miejska podjąć, i chciałbym przeciwko temu móc zaprotestować. No niestety, jeżeli ja w środę dowiaduję się o piątkowym terminie takiej dyskusji, no to nie jestem w stanie do tego się w żaden sposób odnieść, dlatego uważam, że ta decyzja uniemożliwia mi aktywny udział jako radnemu w przeprowadzeniu uczestnictwa w tej dyskusji na temat tak ważnych decyzji, i prosiłbym, żeby tego nie robić, przynajmniej dyskusja, żeby odbyła się dzisiaj. Natomiast jeżeli Państwo radni uznają, że decyzja może zapaść w piątek, to zapadnie, ja nie będę w niej uczestniczył. To jest uwaga do tego wniosku Pana Prezydenta. Natomiast druga sprawa, na pewno to, co chciałbym zgłosić, i co jakoś też się wiąże z tym wczorajszym, z tym, z czym mamy do czynienia, z tymi decyzjami. Otóż chciałbym prosić, żebyśmy, zachowując powagę Rady Miejskiej, zrezygnowali dzisiaj z głosowania nad aktualizacją strategii rozwoju miasta Grudziądza na lata 2016-2023. Ja próbuję sobie ten dokument przeczytać. Proszę Państwa, ja rozumiem, że każdy ma prawo do marzeń i może sobie marzyć, żeby polecieć na Marsa czy na Księżyc, ale my mamy przez strategia miasta, to nie jest zbiór pobożnych życzeń i marzeń, tylko musi być zakorzeniona w jakichś realiach. Jeżeli w tej strategii nie znajdzie się żadne odniesienie, czy nie zostanie wzięte pod uwagę to, co się stanie z półmiliardowym garbem, jaki wisi nad tym miastem
perspektywie długów szpitala, prawda, i tego wszystkiego, co się dzieje, będzie działo z finansami publicznymi, jak to wpłynie na poziom inwestycji, na poziom środków, które możemy pozyskać z Unii Europejskiej, to po prostu przyjmowanie takiej strategii jest zawracaniem głowy. Ja wiem, zaraz usłyszę argument, że posiadanie takiej strategii jest jakimś tam obowiązkiem z papierów unijnych wynikających. Ja bym bardzo prosił, żeby nie ośmieszać Unii Europejskiej, bo jeżeli tak miałoby być, to by znaczyło, że wystarczy przyjąć każdą bzdurę i to już może być podstawa do ubiegania się o fundusze. Proszę Państwa, dopóki nie otrzymamy odpowiedzi, a mam nadzieję, że wkrótce ją otrzymamy. Co dalej z tym problemem, w jakim znalazł się Grudziądz w wyniku sytuacji w szpitalu, chciałbym powiedzieć jedno. Jeżeli ta decyzja, dzisiejsza czy piątkowa, zapadnie, jeżeli ją Państwo podejmiecie, to znaczy, że w ciągu kilku tygodni miasto wrzuci do dołu nazywającego się strata szpitala ponad 50 milionów złotych. To tak jakby wrzuciła ile inwestycji w tym roku unijnych? 250, 300 milionów? To jak? Z głosowania zarówno w punkcie, jeżeli chodzi o przyjęcie porządku obrad, jak i w następnym punkcie, jeżeli dojdzie do głosowania na temat wygaśnięcia mojego mandatu. Bardzo proszę o zwolnienie mi z głosowania. Dobrze, oczywiście Pani Rady, Pani będzie głosował, tylko jeżeli tu wprowadzali ten punkt. Ja tylko jeszcze 2016. W międzyczasie wpłynęło pismo Pana Prezydenta z 17 lutego o wprowadzenie na podstawie artykułu 20 ust. 5 ustawy o sądzie gminnym. Za co się odbywa prowadzenie do porządku świętej sesji Rady Miejskiej uchwały w sprawie wyniesienia wkładu szeregu miejskiego z Zakładu Komunikacji spółka z o.o. i Państwo dysponujecie, jak już żeby woli przypomnienia, porządkiem obrad 17 lutego 2016 roku, który ma 14 punktów. I jeszcze widziałem Pan Radny Kosiński zgłasza się. Wniosek Pana Radnego Andrzeja Kosińskiego i prośbę o wycofanie tego punktu dotyczącego strategii z tego prostego względu, że ta bardzo gruba broszura, na którą miasto Grudziądz wydało mnóstwo pieniędzy, na aktualizację także. Niestety, ale nie zawiera żadnych kontraktów, konkretów. Jest tylko i wyłącznie wielkim sloganem. Sloganem. Jest to, bo można ją przypisać zarówno wielu miastom w Polsce, mniejszym i tak dalej. Są to tylko i wyłącznie elementarne stwierdzenia wsparte statystyką miasta. Oczywiście i rzeczy nierealne na dzień dzisiejszy z punktu finansowego położenia tego miasta, bo miasto jest w katastrofalnej sytuacji. Budowanie, poszerzanie dzisiaj pasa, kolejnego pasa trasy siedlicowej nie ma nic wspólnego ze zmianą w tym mieście, która będzie gwarantowała poprawę sytuacji finansowej, jego poprawę. To jest zupełnie rzecz kompletnie oderwana, nie poparta żadnymi konkretnymi argumentami, które by zmieniły kierunek tego miasta, które by dały szansę, aby to miasto stanęło na nogi. Dlatego jest to dokument, który wymaga gruntownej korekty. Musi być uzbrojony w strategiczne, elementarne pomysły, które dadzą temu miastu korzyści, ale korzyści wprost finansowe, elementarne korzyści. Na dzień dzisiejszy, tak jak tutaj Pan Radny Wiśniewski mówił, to są tylko pobożne życzenia, marzenia, wspomniane solarki, wspomniane różne dziedziny i ochrony środowiska i społeczne. To są tylko suche stwierdzenia, które nie mają żadnego przełożenia na zyskowność tego miasta w najbliższej przyszłości, a ona będzie konieczna. Bo to miasto, jak tlenu, będzie potrzebowało pieniędzy. Za chwilę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do kolejny wniosek Pan Rady Szymański. Przedstawić wniosek przeciwny w stosunku do tego, co Pan Prezydent zaproponował. Uważam, że dyskusja nad punktem 5, a więc nad zmianą uchwały, czy też nad wieloletnią prognozą finansową do miasta Grudziądza powinna się odbyć dzisiaj i dzisiaj również powinno się w tej kwestii odbyć głosowanie. Proszę Państwa, wszystkie inne dyskusje, co dalej, jeżeli chodzi o szpital, wszystkie inne decyzje co do podejmowanych kroków, zarówno przez Pana Prezydenta, zarówno ze strony Rady, czy Dyrektora Szpitala, mogą odbywać się w każdy inny dzień. Jestem głęboko przekonany, że ta dyskusja, czy te informacje niewiele już wniosą. W związku z tym oczywiście rozpocznijmy debatę, rozpocznijmy działania zmierzające do tego, jak uratować sytuację finansową miasta.
jak zabiegać o różnego rodzaju środki potrzebne dla szpitala, natomiast zamknijmy tą kwestię w dniu dzisiejszym, natomiast rozpocznijmy debatę, rozpocznijmy wszelkie działania od piątku, tak jak zasugerował pan prezydent. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Rady, rozumiem, że to cztery wnioski. Pierwszy wniosek o zmianę porządku obrad to jest mój wniosek i polega ten wniosek na wprowadzeniu do porządku obrad kolejny projekt uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Podałem Państwu autopoprawkę do tego konkretnie punktu. Jeżeli nie ma już dyskusji nad tym punktem, Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie zaproponować ten punkt. On będzie bezpośrednio po projekcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka ZOO w Grudziądzu. Czyli to będzie nowy punkt 12, a następne punkty się przesuwają do 15 włącznie. Będzie 15 zakończenie obrad. Jeżeli nie ma żadnych wniosków w tym zakresie, będziemy przystępować do głosowania. Mamy 23 radnych. Oczywiście w tym głosowaniu nie uczestniczy pan radny Totleben. Bardzo proszę. Kto z Państwa jest za zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie tego punktu do porządku obrad? Kto jest z Państwa za? Dwudziestu dwóch radnych głosowało za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad w trybie artykułu 20 ustęp 1a. Został ten punkt przyjęty jednogłośnie. 22 radnych głosowało za. Nie ma głosów przeciwnych, głosów wstrzymujących. Pan radny nie uczestniczył w głosowaniu. Teraz mamy drugi wniosek. Jest to wniosek pana prezydenta o zmianę kolejności, czyli przeniesienie obecnego punktu 5, czyli uchwały, więc uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok. Bezpośrednio teraz za tym punktem, który dotyczy mandatu radnego Totlebena, będzie to bezpośrednio przed interpelacjami. Czy ktoś z Państwa chciał się jeszcze wypowiedzieć do tego wniosku? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Jest to też głosowanie w trybie zmiany. Jest za przyjęciem wniosku. 15 radnych głosowało za przyjęciem. 6 radnego Szymańskiego z całym szacunkiem jest bezprzedmiotowy. I teraz kolejny wniosek pana prezydenta. To jest o przeniesienie projektu uchwały w sprawie wielkiej prognozy finansowej miasta Grudziądza na lata 2016-2027. I także proponuję, ten punkt będzie bezpośrednio za punktem dotyczącym zmiany budżetu, a przed interpelacjami, czyli nadal zachowujemy kolejność 15 punktów. Jeżeli nie ma uwag, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, pani sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o zmianę porządku obrad w tym zakresie? 15 radnych głosowało za. Kto z Państwa jest przeciwny? 7 radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? Jedna osoba, także uczestniczyło 23 radnych. Wniosek został przyjęty, a więc proszę poprawić sobie w porządku obrad. Ten punkt też jest przeniesiony. I Szanowni Państwo, mamy ostatni wniosek. Jest to wniosek zgłoszony przez pana radnego Andrzeja Wiśniewskiego. Jest to przeniesienie uchwały w sprawie przyjęcia, wykreślenie, Szanowni Państwo, z porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji strategii rozwoju miasta Grudziądz na 2016-2023. Jeżeli Państwo radni przyjmiecie ten wniosek, punkty będą w porządku obrad już tylko 14. Jeżeli wykreślimy, to punkt kolejny stanie się punktem 10 i tak wszystkie punkty. Jeżeli nie ma żadnej dyskusji, przystępujemy, Szanowni Państwa, do głosowania. Kto jest za zmianą porządku obrad poprzez wykreślenie tego punktu z porządku obrad? Dziesięciu radnych głosowało za. Kto z Państwa jest przeciwny? Trzynastu radnych jest przeciwko. Brak głosów wstrzymujących. Wniosek... To musimy powtórzyć. No, 13 było, panie radny. Bo się bilansowało, panie radny. 10 głosowało, 13. Powtarzamy głosowanie. Jeszcze raz, szanowni państwo, głosujemy nad punktem wykreślenia tutaj uchwały dotyczącej aktualizacji strategii rozwoju miasta Grudziądza. Kto z państwa radnych jest za? 10 radnych jest za. Kto z państwa jest radnym przeciwny? 12 radnych jest przeciw. Kto z państwa się wstrzymał? Jedna osoba. Wniosek, szanowni państwo, nie przeszedł.
Szanowni Państwo, mamy porządek obrad składający się z 15 punktów, z tymi wszystkimi punktami, które zostały w ramach tego przeniesienia i punkt, który został utrzymany w porządku obrad dotyczący strategii. W związku z powyższym stwierdzam, że porządek obrad został przez Radę Miejską przyjęty. Szanowni Państwo, przechodzimy do podpunktu C. Pan Radny Szymański. Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja bym chciał uściślić, czy uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 i uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Grudziądza, które zostały przeniesione na ostatnie, w ramach ostatnich punktów, to my będziemy tylko nad tym dyskutować, a głosować będziemy w piątek, czy będziemy głosować? Głosować dzisiaj na pewno nie będziemy nad tymi punktami. Ale dyskusja. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, czy nie widzicie tutaj nielogiczności całej tej sytuacji? Panie Przewodniczący, proszę. No przecież o co w tym wszystkim chodzi? No, proszę Państwa, ja chciałem też Państwu uzmysłowić jeszcze jedną rzecz, która jest dla mnie niedopuszczalna. Będzie dyskusja, natomiast głosowania nie będzie w dniu dzisiejszym. W piątek, przenosimy to wszystko na piątek. Natomiast na przykład pan Andrzej Wiśniewski, jak powiedział, nie będzie mógł w tym wszystkim uczestniczyć. Proszę Państwa, nie będzie mógł w tym wszystkim uczestniczyć radny, który ciężko od sierpnia pracował nad przygotowaniem projektu, protokołu dotyczącego sytuacji finansowej szpitala, proszę Państwa. W związku z tym powinien w tych kwestiach jak najbardziej mieć możliwość wypowiedzenia się i dzisiaj, i w piątek, ale też możliwość mieć zagłosowania, proszę Państwa. A my tutaj robimy jakieś kombinacje, które doprowadzają do tego, że jeden z ważnych osób, który jest zorientowany w kwestii szpitala, nie będzie mógł w pełni uczestniczyć w sytuacji, która będzie miała miejsce. Proszę Państwa, czy o to Państwu chodziło? Nie, ja... Proszę Państwa... Proszę? No ale proszę Państwa, trzymajmy się tego, co zostało ustalone i to, o czym dyskutowaliśmy na komisji. Jakiś porządek obrad został przygotowany. Pojawiły się konkretne punkty w porządku obrad. Ważne, dosyć istotne z punktu widzenia finansowego miasta, a my dzisiaj to dzielimy. Dzielimy sobie na dyskusję i na głosowanie później. To jest ta nielogiczność całej tej sytuacji, do której Państwo doprowadzili. Szanowni Państwo radnych, o przeniesienie w całości punktów na piątek, po to, żeby mieć więcej informacji od organów zainteresowanych zapoznaniem się z protokołem komisji. I takim organem jest pan marszałek województwa, który chce się ustosunkowo ma tu bardzo dużą rolę. Takim organem jest Rada Społeczna Szpitala i takim organem jest dyrektor szpitala, który to jutro ma termin na ustosunkowanie się do zarzutów komisji kontrolnej. I dyskusja dopiero wtedy jest pełna, jeżeli będę miał wiedzę od wszystkich tych trzech organów. I o to do pana przewodniczącego apelowałem, aby w całości przenieść punkty na piątek, a nie tylko głosowanie. Bardzo przepraszam pana radnego Wiśniewskiego, ale też nie wiem o tym, nie wiedząc o tym, że pana nie będzie, proponowałem przeniesienie na piątek. Punkty, o których mówimy, nie będą punktem na piątym i szóstym, tylko punktem 11, 12 czy 13. I żadna inna decyzja nie zapadła, w związku z tym, jak rozumiem, to jest w programie dzisiejszej sesji, bo na razie nie zdecydowaliśmy o tym, że to będzie w piątek. Mamy... Czy wniosek do pana prezydenta z prośbą, żeby było przeniesienie tych dwóch punktów? Czy o tym, tego dotyczyło to głosowanie? Bo dla mnie głosowanie było o przeniesieniu. Decyzja w tym zakresie, szanowni państwo, żeby się taka wola, w tym momencie ja poproszę Radę o przegłosowanie, czy będzie dyskusja, żeby nie było wątpliwości. To mimo wszystko bym prosił. Będzie głosowanie formalne, tutaj radni się wypowiedzą, czy chcą dzisiaj dyskutować, a czy druga rzecz, a druga rzecz, którą skoro ja nie bardzo do końca widzę taki ścisły związek między tymi zmianami w budżecie, a tym, co ustaliła komisja dotycząca szpitala, żeby trzeba było te dwie rzeczy tak na gwałt łączyć. Ja oczywiście dlatego na przykład mógłbym zgłosić wniosek, żeby przenieść to na poniedziałek lub wtorek, ale wiadomo, że te terminy nie wchodzą w rachubę, ponieważ 28 upływa termin wyznaczony przez 6. 26. No to będziemy głosowali już po tym. Nie. W terminie, w tym dniu głosujemy. A 26. Tak jest. No właśnie. 26 upływa ten termin, dlatego nie będziecie Państwo chcieli tego przenieść. I ja to odbieram również
jako dodatkowy argument, żeby tej dyskusji dziś nie było, bo dzisiaj oczywiście wypadły argumenty, które padły też wczoraj na tej dyskusji. Być może niektórzy radni zaczęliby się kierować tymi głosami. Natomiast chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby radni Platformy Obywatelskiej podejmowali kolejną decyzję z tak zwanym nożem na gardle. To znaczy podejmijcie, bo jak nie podejmiecie dzisiaj takiej decyzji, to RIO unieważni budżet i rozpocznie się procedura komisaryczna. Jeżeli o to chodzi, to rzeczywiście przeniesienie tego na piątek to taki efekt da. Natomiast proszę Państwa, ja naprawdę apeluję, przestańmy się tym miastem bawić. Przestańmy się tym miastem bawić i zacznijmy o nim z troską się nad nim pochylać. Bo nie ma takiej ceny i na pewno tą ceną nie są rajcowskie diety, które by uzasadniały to, aby za wszelką cenę bronić tej sytuacji, do jakiej doprowadzono. Trzeba wreszcie stanąć w prawdzie, nazwać rzecz po imieniu. I o to apeluję. Przeniesienie tego na piątek jest próbą wymuszenia dodatkowego argumentu, żeby radni Platformy podejmowali te decyzje ze świadomością, że jak jej nie podejmą, to rozpocznie się, zostanie uruchomiona jakaś procedura. Uważam, że w ten sposób nie może się nie bawić. Proszę bardzo, szanowni Platformy oczekują jeszcze od prezydenta jeszcze dodatkowych wyjaśnień i szanowni Państwo, radni opozycji wielokrotnie mówili o tym, że często podejmujemy decyzje, wrzucając do szpitala kolejne kwoty, nie analizując, na co one dokładnie idą, co się dalej z nimi dzieje. Ja myślę, że dzisiaj mamy właśnie odwrotną sytuację. Oczekujemy od prezydenta jasnego wskazania, co z tymi pieniędzmi się stanie, w jaki sposób one zostaną spożytkowane, jak wpłyną na restrukturyzację zadłużenia. Dlatego uważam, że wszystkie informacje, oczywiście pewnie większość radnych jest doskonale zorientowana już w sytuacji szpitala, ponieważ wczoraj omówiliśmy wyniki kontroli, wcześniej była też dyskusja, więc jest to już chyba dosyć publicznie znane, ale sytuacja jest bardzo dynamiczna, jak Państwo doskonale wiecie, chociażby po wczorajszym posiedzeniu komisji. To posiedzenie też przebiegało w sposób dość dynamiczny, zatem prezydent złożył pewne deklaracje dotyczące rozmów z wojewodą, z marszałkiem. Chcielibyśmy poznać te efekty tych rozmów i podjąć naprawdę świadomą decyzję i stąd to przełożenie głosowania na piątek. To nie znaczy, że nie możemy na ten temat dyskutować, bo nie chodzi o to, o zamykanie ust komukolwiek, ani radnemu Wiśniewskiemu, który jest doskonale zorientowany w sytuacji szpitala i wielokrotnie miał możliwość wypowiadania się na ten temat, ale oczywiście jesteśmy otwarci na dyskusję. Dziękuję. Radny Czemek. Przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, doceniając ogromny wkład panów radnych, pana Andrzeja Wiśniewskiego i pana Macieja Galanowskiego w kontrolę, jaką przeprowadzili przez te 6 miesięcy w szpitalu. Zresztą byliśmy świadkami wczoraj członkowie Komisji Budżetu oraz inni radni zainteresowani tematem, jak dobrą robotę wykonali, jak ważne dla decyzji, co dalej ze szpitalem jest ten protokół. Jednocześnie wiemy o tym, że prezydent podejmuje działania bardzo istotne z punktu widzenia finansowania szpitala. Stąd, żeby móc w pełni zagłosować, nie chcemy właśnie wyrzucać kolejnych pieniędzy do szpitala. Nie chcemy wyrzucać żadnych pieniędzy do dziury. Chcemy wiedzieć, że środki, jakie do szpitala mają być skierowane, to są środki, które coś w tym szpitalu zmienią, coś poprawią. Dlatego to głosowanie ma być w piątek. Natomiast doceniając skład pana radnego, tak jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby dyskusję rozpocząć już dzisiaj. Czas jest potrzebny po to, żeby się poważnie zastanowić, czy przyjęcie tej uchwały rzeczywiście ma sens. To tak, to jestem jak najbardziej za. I deklaracje, że dyskusja może się odbyć dzisiaj, to w zasadzie zaspokaja moje oczekiwania, bo jak powiedziałem, sam fakt głosowania przeze mnie nie ma tu większego znaczenia. Z tym, że jedno słowo do pana przewodniczącego Białeckiego.
Panie Przewodniczący, doskonale Pan wie, że te pieniądze, o których mamy zdecydować, one na żadną restrukturyzację niczego nie pójdą. One zostaną wrzucone do dziury pod nazwą strata szpitala. Natomiast to, co się proponuje w pomysłach na restrukturyzację tak zwanego długu, czyli zaciągnięcie 120 milionów Szanowni Państwo, bardzo proszę. W instytucji paramarkowej od tego głos się jeży na głowie. I jeżeli to chcecie się Państwo, tego się Państwo chcecie dowiedzieć, to tak, to też uważam, że lepiej głosujcie nad tą uchwałą w piątek, nawet bez mojego udziału. Tak, zgadzam. Tak, jestem za. Ewentualne uwagi Pana Dyrektora, jeżeli mamy dzisiaj dyskutować. Ja proponuję przenieść całkowicie dwa punkty łącznie z dyskusją. Jeżeli Państwo chcecie dyskutować, nie dyskutujcie, ale moja wiedza będzie uzupełniona jedynie w piątek, nie dzisiaj. Pan Radny Michoczek. Jednak apelowałbym, żeby tę dyskusję rozpocząć dziś, a zakończyć w piątek. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli mają żadne. Pan, przepraszam, miał swój początek z uwagi na to, że jak ta komisja badająca sytuację finansową szpitala powstawała, to ze strony radnych Platformy, pamiętam, był oddelegowany pan radny Maciej Glamowski, natomiast ze strony Prawa i Sprawiedliwości Ruch dla Grudziądza, ale nas niezrzeszonych, tutaj konsultowaliśmy to z panem radnym Sławomirem Szymańskim, był Andrzej Wiśniewski, no i źle by się stało, gdyby on, który pracował, tak jak radny Michał Czepek mówi, przez ponad pół roku, nie mógł dzisiaj, no niestety, no, powiedzieć swoich przemyśleń, swoich spostrzeżeń, tym bardziej, no, że niejedną kadencję piastował funkcję prezydenta tego miasta. Dziękuję. Przyjęcie do protokołu. Bardzo proszę panią sekretarz. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Jest tu szefowa, tak? Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 14 sesji? Głosował za przyjęciem protokołu z 14 sesji, protokół został przyjęty. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 15 sesji? Głosował za przyjęciem protokołu z 15 sesji, także ten protokół został przyjęty. Dziękuję bardzo Państwu. Ten punkt pierwszy mamy już za sobą. Przechodzimy do informacji prezydenta Grudziądza. Bardzo proszę pana prezydenta. Przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo goście dzisiejszej sesji. W okresie pomiędzy sesjami chcę państwa poinformować o następujących sprawach. Konferencję pod tytułem Współczesne zagrożenia o charakterze terrorystycznym, a bezpieczeństwo osób w obiektach użyteczności publicznej zorganizowaliśmy wraz z Komendą Miejską Policji oraz Starostwem Powiatowym. W spotkaniu udział wzięli m.in. burmistrzowie, wójtowie z terenu powiatu, dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektorzy lub kierownicy miejskich instytucji, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Straży Pożarnej, a także centrów handlowych i firm posiadających toksyczne środki przemysłowe. Głównym celem konferencji było przygotowanie tych osób do podejmowania działań organizacyjnych na wypadek wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren placówki oświatowej lub innego obiektu o charakterze publicznym. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wzbogaciła się o dwa samochody specjalne. Terenowy, średni samochód gaśniczy oraz do przewozu ratowników i sprzętu pożarniczego. Wartość tych pojazdów to około 1 200 000 zł. Z budżetu miasta na ten cel przekazaliśmy 250 000 zł. Ponadto przeznaczyliśmy 36 000 zł na zakup zestawu poduszek powietrznych, które służą do podnoszenia m.in. zawalonych konstrukcji lub przewróconych pojazdów. Realizację zadania pod nazwą Rodzina 500+ powierzyłem Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie. Obsługa mieszkańców składających wnioski o przyznanie świadczenia odbywać się będzie w siedzibie MOPR-u na parterze budynku przy ulicy Waryńskiego 34A. Szacujemy, że ze świadczenia wychowawczego rocznie skorzysta około 5,5 tysiąca do 6 tysięcy rodzin. Z informacji, które do nas docierają, wynika, że nabór dokumentów rozpocznie się od 1 kwietnia. Wnioski do tegorocznej edycji grudziąckiego budżetu obywatelskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem będą przyjmowane w terminie od 1 do 13 marca.
Dokumenty można złożyć drogą elektroniczną lub dostarczyć do punktów konsultacyjnych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie hgru.pl. Oferta turystyczna Grudziądza została zaprezentowana podczas największych krajowych targów turystycznych Tour Salon w Poznaniu oraz targów w Bydgoszczy, Podróże, Kulinaria, Wino. Promowaliśmy między innymi zrewitalizowane tereny poprzemysłowe, marinę, odbudowaną wieżę Klimek i zapraszaliśmy do udziału w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych w naszym mieście. W Grudziądzu odbyły się również wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Zasłużonym przewodnikom zostały wręczone m.in. podziękowania marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie było również okazją do zwiedzenia zakątków Grudziądza oraz regionu z przewodnikami. W tej sali obrad Rady Miasta odbyły się uroczystości z okazji Święta Służby Więziennej. Funkcjonariusze z Zakładu Karnego nr 1 i nr 2 otrzymali wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Wczoraj, jak już tu było wcześniej mówione, odbyło się omówienie kontrolnego zespołu, do którego w dniu 10 lipca 2015 roku powołano przedstawicieli Rady Miejskiej, panów radnych Macieja Glamowskiego i pana Andrzeja Wiśniewskiego. Publicznie bardzo im dziękuję za półroczną dodatkową pracę. Zgodnie z procedurą pan dyrektor szpitala ma do jutra termin na ustosunkowanie się do wystąpienia pokontrolnego. Po tym terminie podejmę decyzję co do dalszych działań związanych z funkcjonowaniem szpitala. Na koniec mam zaproszenie do udziału w dwóch wydarzeniach organizowanych 1 marca. Uroczystości nadania sztandaru Straży Miejskiej i obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pierwsze wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9.15 mszą świętą w Bazylice Kolegiackiej, a drugie o godzinie 12 pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Chciałbym się odnieść tutaj do grudziąckiego budżetu obywatelskiego, mianowicie do punktów konsultacyjnych i punktów, w których będzie się odbywało głosowanie drogą tradycyjną. Czy była jeszcze możliwość zmiany wykreślenia punktu do głosowania w informacji turystycznej? Ponieważ punkt znajduje się bardzo blisko siebie. Mówię o informacji turystycznej i o ratuszu. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest to całkowicie inicjatywa Państwa Radnych. Nadzoruje Pan Radny Michał Czepek. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi. Szanowni Państwo, Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej wnioskowała, by utworzyć te punkty do głosowania w miejscach najbardziej dostępnych. Wskazywaliśmy na Bibliotekę Miejską na Legionu 28, na filii Biblioteki na ulicy Chopina oraz na Centrum Handlowe Alfa na punkcie informacji miejskiej. W zarządzeniu padły te trzy punkty. Wnioskowalibyśmy, Panie Prezydencie, aby jeszcze teraz, dopóki nie ma składania wniosków, aby uwzględnić te trzy punkty. Czy rozumiem, że punktów informacji turystycznej nie będzie? Proszę bardzo. Panie Prezydencie. Znaczy się, ja uważam, że ze słów pana radnego inicjatora budżetu, że ten punkt będzie. On nie przeszkadza, on wzmacnia tylko ta ilość. Ja rozumiem, że pan radny tu sugeruje, że są za blisko siebie te dwa punkty, tak? Ale... To znaczy, chciałbym zasugerować coś innego, ponieważ akurat w informacji turystycznej pracuje radny Michał Czepek, który również chce złożyć swój projekt i uważam, że to nie jest sprawiedliwe, ponieważ można teraz sobie namawiać do głosowania na swój projekt. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja w pełni popieram słowa pana radnego Rodę, dlatego właśnie Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej wskazuje na trzy punkty, inne niż te, które są w urządzeniu pana prezydenta, więc jeżeli jest to możliwe, to tak, ja też wnioskuję o to, żeby informacja turystyczna nie była takim punktem do głosowania i konsultacyjnym. Z tych samych powodów, o których właśnie mówiliśmy. Ja dziękuję, przyjmuję do realizacji oczywiście, a potem wyjaśnię, skąd się wzięły te trzy punkty w moim zarządzeniu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma z Państwa pytania do informacji prezydenta Grudziądza? Nie widzę, dziękuję. Przeniesienie uchwały budżetowej i WPF-u
to jest projekt uchwały, zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Jest to obecnie nasz punkt piąty. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się odnieść do tego punktu? Pan radny Wiśniewski, bardzo proszę. Głosować. Piątek, aż się dziwię, że ona też nie została na piątek przeniesiona chyba przez przeoczenie czy pomyłkę. Ale przy okazji tej uchwały chciałbym dopytać się czegoś innego. Proszę Państwa, ja bardzo bym wnioskował i prosił, żeby w opracowywaniu i przygotowaniu materiałów na sesję, nad którymi mamy decydować o tak ważnych sprawach, żebyśmy otrzymywali naprawdę materiały, które są no, na poziomie tej Rady i na poziomie decyzji, które podejmujemy. Tu mamy zdecydować o przesunięciu wykupu obligacji komunalnych i to o całe 3 lata. To rzeczywiście jest poniekąd konsekwencja tego, co Państwo zrobiliście w grudniu, przesuwając o 1 miesiąc wykup tych obligacji. Wtedy to przypomnijcie sobie, jak to wtedy miało uzasadnienie. I teraz zachodzi potrzeba dalszego przesunięcia. Tym razem ma ona nastąpić z roku 2016 na 2019. Zaraz powiemy sobie o skutkach tego, ale ja chciałbym, żeby Rada choćby w tym względzie była traktowana poważnie, że do każdej tego typu decyzji powinna być natychmiast jakby bez wywoływania i bez domagania się, żeby były wyliczone skutki finansowe, bo oczywiście zdajecie sobie Państwo sprawę, że ta decyzja, którą podejmiecie pewnie za chwilę, nie jest za darmo, prawda? Więc dobrze by było, gdyby w takich materiałach to się znalazło. Ale tutaj jest jeszcze jeden istotny element. Otóż ostatnie to uzasadnienie, jak myślę, nie jest na miarę wagi tej uchwały. Natomiast ostatni akapit mówi: prolongata terminu wykupu obligacji daje możliwość spełnienia w 2016 roku i latach następnych relacji z artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. To jest to bardzo lakoniczna informacja. Nie wiem, czy ktoś z Państwa się zapoznał, co to jest za artykuł 243. Ja nie ukrywam, chciałem o niego spytać na komisjach, ale niestety nie mogłem wziąć udziału. Ale dzisiaj pytam moich kolegów, czy była o tym mowa, okazuje się, że nie, że nikt tam Państwu nie, tej informacji również nie dostarczył. Otóż chciałbym powiedzieć, że artykuł 243, gdyby został nam przedstawiony, to być może uświadomiłby Państwu, jak ważną decyzję podejmujecie i w jakiej sytuacji znajduje się aktualnie miasto. Ponieważ to tak zwane relacje, które trzeba spełnić, myśl artykułu 243, ja przeczytam fragmenty, bo ten artykuł ma trzy strony, a cztery, ale ja przeczytam króciutko. Zaczyna się ten artykuł tak. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadającej w danym roku kalendarzowym i teraz są opisane warunki, czego nie wolno. I bardzo ważny punkt kończący ten artykuł, który mówi: w przypadku niespełnienia tych warunków, tam tu są wymienione oczywiście paragrafy, nie chcę Państwa zabudzać, albo jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek, ani udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia relacji, o której mowa w ustępie pierwszym, uwzględniając w tym relację kwoty zobowiązań związanych i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, gdyby ten artykuł, być może prawda jest taka, że być może tę decyzję musimy podjąć, ponieważ jeżeli jej nie podejmiemy, czy nie podejmiecie, bo my jako głosujemy przeciwko, bo widzimy tę sprawę w całokształcie katastrofy finansowej, z którą mamy do czynienia, ale Państwo pewnie ją podejmiecie, natomiast nie wiem, czy wy macie świadomość, w jakim mieście żyjemy, za jakie miasto ponosimy odpowiedzialność, co temu miastu grozi i jak, na jakiej cienkiej lince to miasto balansuje. I dlatego mój wniosek jest taki, ja nie chcę się odnosić do tego, do samego aktu, żeby każąc podejmować radnym tego typu decyzje, naprawdę zadać sobie trud, aby te uzasadnienia, no cokolwiek na temat wagi tej uchwały
mówiły. Taki jest mój apel, natomiast chciałbym powiedzieć, że jak powiedziałem, uważam, jesteśmy przeciwni tej uchwale, będziemy głosowali przeciwko niej, ponieważ uważamy, że przesuwanie płatności miasta i w ten sposób sztuczne odblokowywanie jego płynności nie prowadzi niestety do tej uchwały, nie zadali praktycznie żadnych pytań, nie było dyskusji nad tym punktem, stąd gdyby była taka potrzeba, być może tydzień temu, gdyby pan radny był obecny, złożył taki wniosek, na pewno jeśli liczy tego typu perspektywę finansową, czy też prognozę skutku finansowego przedstawili pan radnemu i pozostałym radnym. Oczywiście artykuł 243, tak jak pan radny wspomniał, on jest bardzo, bardzo skomplikowany, ma kilka stron i to, co tutaj wielokrotnie na sali padało. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych, to są te nowe wskaźniki, te różne korelacje, co można zrobić, czego nie można zrobić. To nie jest tak, nawet gdyby nam gdzie, nie wiem, 100 milionów czy 200 spłynęło z nieba i byśmy je otrzymali, to nie oznacza, że możemy zaraz inwestować, bo też nam się wskaźniki nie będą zgadzać i tak dalej. Są to potężne, wielkie tabele excelowskie. Pani Liliana Kowalska, naczelnik po prostu Wydziału Finansów tutaj pierwszego urzędu, siedzi i to liczy wraz z całym wielkim zespołem. Ale jeśli chodzi o skutki to i o to, dlaczego ta uchwała musi wejść w życie, bardzo bym prosił Państwa. Z relacją tutaj Pan Prezydent mówi, Pan Radny Wiśniewski, musieliśmy podjąć kroki, by przesunąć terminy wykupu obligacji z tego roku. Doszliśmy do porozumienia z bankiem PKO BP i te 4 miliony za zgodą banku chcemy przesunąć się na 2019 rok. Tak jak mówiłam, tutaj na możliwość spełnienia relacji w tym roku i w kolejnych okresach. Ustawy o finansach publicznych wybiórczo, to przepraszam, ale to jest niemalże manipulacja. Ja bym prosił, żeby dokładnie wytłumaczyć, o którą relację chodzi z wynikającą z tego artykułu wprost, ponieważ ta relacja odnosi się do kwot, jakie samorząd może spłacać w wyniku zaciągniętych zobowiązań. Tak? A przypomnę tylko, że my także spłacamy w tym roku zobowiązania zaciągnięte przez pana Andrzeja Pilińskiego w 2005 roku. Bardzo proszę o wskazanie dokładnie tej relacji. Proszę. Kwotę długu i wieloletnią prognozę finansową, to ustawa o finansach publicznych mówi o w zasadzie dwóch najważniejszych przepisach, czyli mamy artykuł 242 i artykuł 242 ustawy o finansach publicznych to jest obowiązek zachowania relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Czyli sytuacja taka, że nie można uchwalić budżetu i przyjąć wieloletniej prognozy finansowej, gdzie dochody, mówię tak po prostu własnymi słowami, nie cytując ustawy, ale generalnie chodzi o to, że dochody bieżące nie mogą być niższe od zaplanowanych na ten cel wydatków bieżących. I taka relacja w każdym roku, w roku budżetowym i w kolejnych latach planu wieloletniej prognozy finansowej musi być zachowana. Kolejny bardzo ważny artykuł to jest artykuł 243, który z kolei mówi o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku bieżącym, w każdym roku następującym po tym roku nie jest, powiem, spełniony wzór. No, wzór jest skomplikowany, ale generalnie mamy wskaźnik, mamy stronę lewą tego wzoru i stronę prawą tego wzoru. Po stronie lewej wzoru mamy rozchody plus odsetki i tutaj jest relacja do dochodów. Nie może przekroczyć, nie może być większa od strony prawej wzoru, gdzie krótko mówiąc sumujemy
nadwyżkę, tą operacyjną, o której mówiłam, która wynika z różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, dodajemy do tego dochody ze sprzedaży majątku i to bierzemy relacje do dochodów ogółem z roku, który planujemy i 3 lata wstecz. I są to wskaźniki, które Państwo macie w załączniku numer 1 do tej właśnie wieloletniej prognozy finansowej. Tam jest ustalony wskaźnik ten taki dopuszczalny i po prostu on nie może być przekroczony. W każdym w roku budżetowym i w każdym roku wieloletniej prognozy finansowej te wskaźniki kształtują się różnie, ale ten maksymalny, wyznaczony wskaźnik nie może ulec przekroczeniu. I teraz gdyby przyjąć, że nie przesuniemy, nie dokonamy przesunięcia wykupu obligacji, które zaproponowali, które są zaproponowane w projekcie uchwały przedstawionej Państwu, no po prostu ta relacja nie zostałaby spełniona. Tak to wygląda. Tak. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. W związku z wypowiedzią Pani Jany Kołowskiej, ja chciałabym zapytać, czy można przypuszczalnie określić, jaka wartość będzie tych obligacji, tych odsetek, bo przecież one nie będą za darmo. Koszty. Koszty. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, proszę. To wynosi 1% wartości nominalnej, czyli 4 milionów to jest 40 tysięcy. A jeżeli chodzi o stawkę LIBOR 6-miesięczny, tutaj jeżeli chodzi o marżę, może się nie zmieni. Tylko będzie prowizja 40 tysięcy. Jednorazowo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę. W związku z powyższym bardzo proszę Panią Sekretarz. Trzynastu radnych głosowało za, kto z Państwa radnych jest przeciwny? Ośmioro radnych jest przeciwnych, kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały, więc jest rachunek 23 radnych głosowało. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwały budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wydania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego. Tak jak Państwo pamiętacie, jest to inicjatywa Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej. Czy jakieś uwagi, Szanowni Państwo, do tego punktu? Bardzo proszę Pan Radny Maciej Nowoski. To była inicjatywa uchwałodawcza Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej. Krótko omówię punkty, które tutaj ulegają zmianie i myślę, że to jest pewna krok w bardzo dobrym kierunku. Po pierwsze, najistotniejsze jest to, że w projekcie do budżetu otrzymujemy, czy będziemy otrzymywać, jeżeli to przegłosujemy, zestawienie tabelaryczne zawierające informacje dotyczące planów finansowych i wyników finansowych spółek z udziałem gminy. To jest istotny załącznik, który będzie wskazywał na to, jakich wyników w poszczególnych spółkach należy się spodziewać. To dalsze ma implikacje polegające chociażby na co się dzieje z dywidendą, z podziałem zysku. I bardzo istotne zmiany co do terminarza i pracy nad budżetem. Po pierwsze, ta zmiana umożliwia składanie wniosków poprzez komisje problemowe praktycznie przez cały rok w ciągu roku, począwszy z początkiem roku do końca sierpnia. Jednocześnie do 30 sierpnia prezydent wydaje zarządzenie, w oparciu o które jednostki miejskie planują budżet. Do tej pory to nie było zarządzenie, tylko to było pismo ogólne. Zarządzenie jest publicznie dostępne, zatem będziemy znali w oparciu o jakie procedury, jakie założenia te jednostki planują swoje budżety.
Dalej, obligatoryjnie do 30 września prezydent zobligowany jest przedstawić założenia społeczno-ekonomiczne budżetu wraz z odniesieniem się do wniosków, które zostały złożone poprzez komisje problemowe. Oczywiście to nie jest projekt budżetu, bo to jest jeszcze za wcześnie na to, nie ma jeszcze pewnych założeń centralnych, ale są to założenia i także odniesienie się do ogólne założenia i także odniesienie się do wniosków, które mogą być składane przez komisje problemowe. I nieco wydłużyliśmy pracę nad po 15 listopada, to już są te takie ustawowe terminy. Jak Państwo wiecie, mamy w Radzie Miasta 6 komisji, każda komisja musi się wypowiedzieć co do projektu budżetu. Ten harmonogram prac komisji problemowych nad budżetem był bardzo napięty, zatem tutaj wydłużyliśmy tyle, ile to było możliwe. No, że te prace mogą trwać do 3 grudnia, później Komisja Budżetu ma do 10 grudnia możliwość jeszcze odniesienia się do tych wniosków i wypracowania opinii. Chciałbym podziękować wszystkim członkom komisji, także tym z opozycji, radnemu Andrzejowi Wiśniewskiemu za też aktywny udział w pracach. Jest to przykład, myślę, uchwały, którą mam nadzieję, że dzisiaj podejmiemy i jest to uchwała ponad podziałami. Myślę, że upadnia pewniąca w pewnym sensie radnych w procesie tworzenia budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Uchwała w naszym założeniu komisji, która wypracowała, miała zmienić jakby procedurę dochodzenia do budżetu i w większym stopniu zaangażować radnych w tworzenie budżetu, którzy nie tylko mają podejmować, podnosić rękę nad projektem, który został przygotowany poza nimi. Myślę, że wszyscy mamy też świadomość, że ta procedura być może nie jest doskonała, ale no jest to na pewno krok we właściwym kierunku i miejmy nadzieję, że zakończy się postępem. Natomiast mam, Panie Przewodniczący, jedną taką uwagę. Być może to nie w tej uchwale powinno się znaleźć, albo powinniśmy szukać dodatkowej uchwały, ponieważ udział w wnioski, czy udział radnych w tworzeniu części wydatkowej budżetu w tej uchwale został dosyć dobrze zagwarantowany i to myślę osiągniemy. Natomiast chyba nie do końca wiedzieliśmy, czy jak nie umieliśmy rozwiązać problem zaangażowania radnych również w stronę dochodową budżetu, bo takie zaangażowanie też jest przecież możliwe i to, o czym na komisji wielokrotnie rozmawialiśmy, aby nie było możliwe, aby wprowadzić taką regulację, aby żadne elementy majątku komunalnego, takie chociażby jak pochodzące ze spółek komunalnych zyski nie były wyprowadzane z tych spółek inaczej, jak tylko za pośrednictwem, za wiedzą Rady Miejskiej i za pośrednictwem budżetu. Wiemy, że mamy do czynienia, mieliśmy w minionych latach z nagminnym tego typu procederem. Wiemy, że wielu radnych z ogromnym zdziwieniem stwierdziło, że coś takiego jest i sądzę, że tego typu uchwała lub inna, która będzie jej towarzyszyła, powinna tę sprawę również regulować. Spółki komunalne dysponują w 100% majątkiem komunalnym, najczęściej, i w związku z tym powinniśmy jako Rada mieć pełną kontrolę nad tym, jak są z nich wyprowadzane pieniądze. I tego typu zapis proponowałbym, żeby w przyszłości w tej ustawie się znalazł, w tej uchwale się znalazł lub w innej, która będzie tę sprawę regulowała. Bo to będzie udział radnych również w sprawie dochodowej. My będziemy mogli coś na ten temat zrobić i powiedzieć. Dzień dobry, to kolejne zestawienie, o której mówiłem, odnoszące się do spółek komunalnych, to już daje jakiś pogląd, jakąś informację. O tym, o czym radny Wiśniewski mówi, tak,
powinniśmy pójść w tym kierunku, chodzi tutaj głównie o wypłaty z tytułu dywidendy, żeby one absolutnie przechodziły tylko i wyłącznie przez budżet miasta, obligatoryjnie, ale wydaje mi się, że to powinna być niezależna uchwała i nad tym na pewno komisja już bodajże raz dyskutowaliśmy na ten temat na posiedzeniu komisji i podejmiemy stosowną inicjatywę uchwałodawczą, bo w tej chwili mieliśmy inne, byliśmy ogłoszeni głównie szpitalem, ale myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca dwóch przygotujemy kolejny projekt uchwały. Dziękuję jeszcze. Z tym, że ja chciałbym tylko zaapelować o to, żeby w miarę możliwości taką intencyjną uchwałę w tej sprawie nasza komisja przygotowała w trybie takim ekstraordynaryjnym, bardzo pilnie. Dlaczego? Dlatego, że lada moment odbędą się w marcu, w kwietniu będą się odbywały zgromadzenia wspólników spółek komunalnych. No i chodziłoby o to, żeby ta wola Rady o takim właśnie ograniczeniu była do tego czasu wyrażona, więc myślę, że powinniśmy to podjąć najpóźniej na marcowej sesji, więc to jest jakby zadanie dla naszej komisji. Dziękuję pana. W marcu nie ma jeszcze dzisiaj terminu, ale tym się zajmiemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nikt nie ma już uwag tego punktu, proponuję państwu przystąpić do głosowania. Na sali obecny się projekt uchwały. Radnych głosów oznaczy się projekt uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję państwu bardzo. Szanowni państwo, ten punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na 2016 rok. Jest to inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej. Czy jest jakieś uwagi do tego punktu? Nie widzę. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu trzech radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. I szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji strategii rozwoju miasta Grudziądz na 2016-2023. Czy ktoś z państwa chciałby się wypowiedzieć w tym punkcie? Pan radny Kusiński, proszę. Chciałbym stwierdzić, że będę głosował przeciwko tej strategii z tego względu, że jest ona dokumentem według oceny ze całego naszego klubu bez wartości. Apeluję dzisiaj też do radnych z przeciwnej strony, aby w kontekście tego, co dzieje się w najbliższej sesji, też w piątek, bo będą podejmowane te ważne uchwały, dzisiaj będziemy być może procedowali, rozmawiali na ten temat, ale podjąć inne działania, bo one są niezbędne. Dzisiejsza sytuacja, kiedy uderzamy głową w mur, jeżeli chodzi o finanse miejskie, bo można powiedzieć, że stanęliśmy przed ścianą. I ten dokument, o którym dzisiaj, za chwilę, który dzisiaj będzie też głosowany, nie gwarantuje w żadnym stopniu, nie ma spójności w żadnym stopniu, nie jest adekwatny w żadnym stopniu do sytuacji finansowej miasta. Są to ogólne tylko stwierdzenia, które można zapisać w każdym dokumencie pospolitym, gdziekolwiek. Sytuacja tego miasta jest zupełnie inna. To miasto tak naprawdę potrzebuje dzisiaj bardzo poważnego koła ratunkowego. Jest taka sytuacja, że dzisiaj teoretycznie, hipotetycznie powinniśmy tutaj siedzieć do piątku, nie wychodząc stąd. Po to tylko, aby wymyśleć cudowne uzdrowienie dla finansów tego miasta. Aby znaleźć cudowne środki na ratowanie budżetu już miasta, nie szpitala. Bo dług szpitala jest dzisiaj długiem miasta. Ta strategia niestety nie odnosi się do tego. Nie odnosi się do najbliższej sytuacji miasta Grudziądza, która powinna radykalnie zmienić dochodowość tego miasta. Ona nie jest żadnym gwarantem. Dlatego apelowaliśmy o wycofanie z porządku obrad tej strategii i bardzo głęboką korektę, ale realną korektę.
Nie tylko po to, żebyśmy mieli kolejnego pułkownika, bo to jest pułkownik, który pójdzie na pułkę. I tylko tyle. Dlatego jeszcze raz apeluję do wszystkich radnych, aby odnieśli się w sposób obiektywny do tej podejmowanej uchwały, która nie gwarantuje niczego, ale także myślimy o powołaniu dzisiaj już sztabu kryzysowego, bo Grudziądz jako miasto potrzebuje dzisiaj jakiegoś nadrzędnego organu nad tym wszystkim, bo uważamy, że pan prezydent nad tym dzisiaj nie panuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dokument, który mamy przed sobą, który mamy przyjąć, podrzucić, składa się z obszernej diagnozy 120-stronicowej oraz z priorytetów celów zadań rozwoju strategicznego miasta. Ja mam pytanie, które według pana radnego cele, priorytety zadania rozwoju miasta są niespójne, bezcelowe, nieuzasadnione? Które pan kwestionuje konkretnie? Bo jeżeli byśmy mieli się wdać w obszerne szczegóły, poprzednią analizę tego wszystkiego, co jest zapisane, już nie mówię o tej głównej części dokumentu, która jest tylko w zasadzie faktograficzna, natomiast mówię o tym, o prognozie, o tym, co trzeba zrobić w tym mieście, jak powinna wyglądać zmiana sytuacji. To faktycznie wiele rzeczy, które zostały tam zapisane. Odniesienie się dzisiaj do szalnego szpitala, do służby zdrowia. Nawiastkowe traktowanie dzisiaj Solany, bo jest tam pobożne znowu życzenie o budowie kompleksu zdrowiskowego, akwaparku i tak dalej. Jest taki zapis, ale jaki to ma cel i sens, kiedy nie mamy dzisiaj środków? O czym my mówimy? O czym my mówimy? Wiemy, w jakiej sytuacji dzisiaj wygląda Starówka. Już nie mówię o tym, co się zmieniło na Starówce, ale ten cud, który mamy nad Wisłą. W zasadzie mogę powiedzieć, myślę, że będzie to dość obiektywnie, podświetlony w pewnym sensie grób w dużej części, bo to są spichrze dzisiaj do dnia dzisiejszego niewyremontowane, zniszczone, zdegradowane, w nocy tylko oświetlone. To jest element jednego z programów, który powinien być zapisany. Już nie mówię o wielu rzeczach, które... Planego nie było, ale mówiono być może gdzieś w domu siedzi, więc 20 stycznia do 3 lutego były konsultacje społeczne za pomocą portalów miejskich, różnych platform konsultacyjnych i tak dalej. Żadna uwaga ze strony pana radnego Andrzeja Wszystkiego nie wpłynęło. Tydzień temu była komisja połączona, gdzie również była firma, gdzie mogła być dyskusja, nie wiem, kilkugodzinna, nawet i kilkudniowa. Również żadna uwaga nie wpłynęła do strategii. Proszę mnie przeszkadzać, a pan również nie przeszkadza. Proszę o spokój, panie radny. Podczas wszystkich konsultacji ze strony radnych wpłynęła jedna uwaga radnego Mariusza Żebrowskiego dotycząca części diagnostycznej. Druga kwestia, bardzo istotna. Trzeba pamiętać, że strategia nie jest dokumentem finansowym. Nie wskazuje konkretnych inwestycji z podaniem ich harmonogramu finansowo-rzeczowych. My mówimy tutaj o naszej wizji, co byśmy chcieli zrobić. Temu służą inne dokumenty, takie jak budżet miasta i wieloletnia prognoza finansowa, które mają charakter operacyjny wobec strategii. Strategia wyznacza obszary ważne dla rozwoju miasta i określa cele, które realizacja ma służyć rozwojowi Grudziądza. W tym celu mam tutaj wiele priorytetów, które pan radny właśnie Michał Czepek wymienił. No jak ktoś się nie zgodzi, że chcemy rozwijać kapitał ludzki, chcemy rozwijać infrastrukturę miejską, chcemy, żeby ludziom się dobrze żyło, żeby wszystko było dobrze. Strategia nie może być zakładnikiem bieżącej sytuacji. Jeżeli, szanowni państwo, tego dokumentu nie uchwalimy, nie mamy możliwości tak naprawdę pozyskiwania jakichkolwiek środków zewnętrznych unijnych. Nie mamy możliwości tworzenia kolejnych dokumentów, które już częściowo są uchwalone, ale nie możemy ich aktualizować, bo one muszą być zgodne ze strategią. Takie jakby, co nas czeka w najbliższym czasie, plan mobilności miejskiej, aby pozyskiwać środki choćby na zakup nowych tramwajów w Grudziądzu, o których od wielu lat się mówi, czy też budowę ścieżek rowerowych, gdy nie mamy strategii. Nie możemy modyfikować planu niskiej emisji, który państwo na bodajże ostatniej sesji przyjęliście, w oparciu o nowe wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i tak dalej. W tym dokumencie niestety, ja się zgadzam z radnym Michałem Czepkiem, że pan radny Kościński chyba rzeczywiście nie przeczytał tego dokumentu. Na stronie 161 jest cały dział poświęcony źródłom finansowania tych wizji, tych celów i tych marzeń, które zakładam w tym dokumencie.
Podany tam jest przede wszystkim wkład budżetu miasta, środki, ale również podmiotów prywatnych i osób fizycznych, ponieważ jeżeli nawet nie miasto, ale będzie osoba fizyczna, firma, przedsiębiorstwo, zakład, który będzie chciał coś fajnego zbudować i pozyskać środki unijne na swoją modernizację, to musi to jego działanie być zgodne ze strategią danej gminy, w tym przypadku gminy Miasto Grudziądz. Również tam są podane oprócz środków unijnych inne celowe fundusze, jak choćby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, panie radny Kościński, pan wielokrotnie mówił o sali w Niszku. On również w tym dokumencie jest podany jako źródło finansowania. Są podane inne źródła, jak fundusze unijne, nie tylko Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ale również jest podany Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko i inne różne dokumenty. Szanowni Państwo, bardzo bym jeszcze raz do Państwa apelował o przyjęcie tego dokumentu. Przyjęcie tego dokumentu na dzisiejszej sesji umożliwi miastu, co nie oznacza, że będzie wydatkował zaraz środki. Rzeczywiście sytuacja szpitala nie jest dzisiaj łatwa, ale ona też nie jest beznadziejna. Mamy tego świadomość, że tam rzeczywiście trzeba dokonać pewnych korekt i zmian, zwłaszcza jeżeli chodzi o jego finansowanie. Ale jeżeli dzisiaj tego na przykład nie uchwalicie Państwo, to w marcu nie będziemy my mogli złożyć do Centrum Unijnych Projektów Projektowych samej fiszki projektowej dotyczącej zmiany i modernizacji trasy średnicowej w Grudziądzu, choćby kolejne dwa pasy i wyjazd bardzo arcyważny dla obecnych inwestorów, których mamy w strefie ekonomicznej, jak Lewoskręt w lewo w stronę autostrady. Ten wyjazd, panie radny Wiśniewski, o którym pan zapomniał, połączenie strefy ekonomicznej z trasą średnicową. To byśmy chcieli zbudować. Myśmy później taką protezę dobudowali kilka lat później. I ten dokument nam, szanowni państwo, do tego jest potrzebny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Wiśniewski, pan radny. Ja, wbrew temu, co panu się wydaje, interesowałem się i przeglądałem tę strategię, na tyle, na ile ona była dostępna w sieci. Natomiast dlaczego? Dlatego, że nie mam aż tak dużo czasu, żeby zajmować się rzeczami, na które nie mam nic do powiedzenia. Natomiast uznałem, że jak długo nie będę miał pomysłu i nie będę znał prawdziwej sytuacji finansowej miasta, i nie będę znał sytuacji związanej z zadłużeniem szpitala, to debatowanie nad tymi sprawami, które mi proponowano w tej strategii, jest po prostu zawracaniem głowy. Ja cenię sobie dokumenty poważne. Oczywiście literatura piękna jest godna polecenia. Należy ją tworzyć, należy ją czytać. Natomiast i myślę, że ta strategia co najwyżej mogłaby ubiegać się o jakieś miejsce w literaturze pięknej, ale szczerze mówiąc wolę inne gatunki tej literatury. Natomiast na pewno nie jest to dokument, z którego cokolwiek może wynikać, ponieważ oderwany jest całkowicie od rzeczywistości. Ja podzielam, zresztą mówiłem już o tym, że ten argument zostanie użyty i pan też go użył. Ja wiem, że Unia Europejska domaga się wielu bzdur na różnych etapach finansowania, no ale to nie jest jeszcze powód, żebyśmy w tym bezmyślnie uczestniczyli. Ja myślę, że ta strategia byłaby zdecydowanie lepszym dokumentem, gdybyśmy umieli odpowiedzieć, za jakie pieniądze będziemy mogli tę strategię realizować. I tylko tyle. No, takich dokumentów ja naprawdę przeczytałem w swoim życiu wiele i zapewniam pana, że właściwie wszystkie te lektury uważam za zmarnowany i stracony czas. I jako radny do tego ręki po prostu nie chcę przykładać. Dziękuję panu radnemu. Pan radny. Jeśli to wielokrotnie podkreślaliśmy, także myślę radni Platformy Obywatelskiej, że bez rozwiązania problemu szpitala, gigantycznych problemów szpitala, nie ma możliwości rozwoju tego miasta. Stawialiśmy tutaj pewne terminy. Mówiliśmy o pierwszym półroczu tego roku, że
to jest absolutny priorytet i mamy tego świadomość. Ale z drugiej strony, Szanowni Państwo, nie możemy też stać się zakładnikami tylko i wyłącznie szpitala. I niestety, czy stety, musimy pracować też nad kierunkowymi opracowaniami, takimi takim opracowaniem właśnie jest strategia. Nie możemy pozostawać w tyle za innymi miastami, tylko i wyłącznie dlatego, że mamy aktualnie gigantyczny problem ze szpitalem. Oczywiście to jest coś, co powinniśmy rozwiązać, ale to absolutnie w mojej ocenie powinno być elementem strategii wizji rozwoju miasta. To musi być niezależny dokument. To, o czym radny Wiśniewski mówił, że to są dokumenty bezwartościowe i tak dalej, ale Szanowni Państwo, no takie są wymagania, w ten sposób się pozyskuje środki unijne i po prostu nawet jeżeli mamy wątpliwości co do tych dokumentów, co do ich charakteru, ale takie są procedury formalne i musimy się tym procedurom podporządkować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Wiśniewski też. Bardzo się cieszę, że sami wypowiedzi też pana radnego Glamowskiego. Z tym, że oczywiście z jednym faktem się nie zgodzę, znaczy, że nie możemy być zakładnikami szpitala. Panie radny, szanowni radni, miasto Gruziąc dzisiaj jest zakładnikiem szpitala. Jest zakładnikiem tego długu, który ciąży na tym mieście. I powiem szczerze, pan wiceprezydent mówi, że nie rozmawialiśmy na ten temat na komisji. Oczywiście w skrótowy sposób mówiłem o tej zależności pomiędzy pieniędzmi, a tym dokumentem także na komisji. Oczywiście nie uzyskałem odpowiedniej odpowiedzi, bo jest satysfakcjonującej, bo wymaga ona zupełnie nadzwyczajnych form podjęcia podejmowanych decyzji i tak dalej. Natomiast ta strategia nie powinna się nazywać strategią rozwoju miasta Gruziąca, tylko strategią ratowania miasta Gruziąca. I być może w tym dokumencie powinno... Tak, jak radny Andrzej Wiśniewski mówi, Maciej Glamowski, no jest to dokument, być może jest to sterta papieru, tak, ale ona jest niezbędna do tego, żeby aplikować, a prezydent powiedział, także no, że można to zmieniać, tak, uchwałę. No ludzie, no, będziemy rozmawiać teraz o tym cały czas, czy tutaj jakieś kwoty powinny być zapisane, czy nie. No ileś lat w Urzędzie Miejskim pracowałem się i prawdę mówiąc też nie spotkałem, że źródeł finansowania strategii no, się nie zapisywało. A być może faktycznie w przerwie radny Michał Szczepek no, pokaże tą strategię, która była opracowana w tamtych czasach i zobaczymy, czy tam liczby były, bo może sobie tylko rozmawiamy się, przekrzykujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny na Polski. Szanowni Panie Szydło, suweren nas zweryfikował, pozwólcie nam pracować, damy radę. Właśnie widać. Właśnie to widzimy. Dziękujemy, Szanowni Państwo. Pani radna, bardzo dużo spokojnie Państwa. Pani radna Markowska, proszę. Szanowna Rada, czy jest tajemnicą, czy mogłabym uzyskać odpowiedź na pytanie, ile kosztował ten audyt, jaki kosztował ta setek i oczywiście tej firmy Lider z Poznania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Pani radna, nie chcę teraz, to jest około 18 tysięcy, nie chcę zgadywać. Aktualizacja. Okay. Na całość? No to jest całość. Strategia została uchwalona w 2001 roku. To już nie pamiętam, ile kosztowała, chociaż pracowałem już wtedy. Potem była druga aktualizacja w 2008 i to jest trzecia aktualizacja strategii. Dziękuję panie Czemku. Panie Krótko. Dziękuję bardzo, że nie ma już pytań. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. 2016-2023. Obecnych 20. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem? Czternastu radnych głosowało, kto z Państwa jest przeciw? Niemożliwe. Szanowni Państwo, proponuję zrobić przerwę do godziny 12.55. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z Ław w Grudziądzu. Otwieram dyskusję na ten temat. Czy chciałby się z Państwa wypowiedzieć? Pan radny Michał Czepek, pan radny Wiśniewski. Panie Przewodniczący, Wiceprawa, Panie Prezydencie, tydzień temu zadałem pytanie odnośnie postępu prac nad projektem. Obiecał Pan, że na przełomie lutego i marca będzie publiczna prezentacja projektu Skomiska.
Czy już mógł Pan dokładnie podać termin i na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o tę inwestycję? To zdanie, że tam oczywiście publiczne konsultacje odbywają tam się na przełomie lutego i marca, najprawdopodobniej do pierwszego dekada marca. Na sali jest prezes Miejskiego Zakładu Kulturystycznego. Panie Wojewódzki, myślę, że więcej opowie o Państwu w międzyczasie. Znowu się w końcu skojarzy rzutnik z laptopem. To jest mniej więcej wizualizacja całego tego ośrodka Centrum Opieki nad Zwierzętami, które opracował w terenie. Myśmy tutaj na parkingu tym stali, tutaj autobus dojechał do tego miejsca i żeśmy dojechali zapasami w tym miejscu. To jest przybędzie Konstytucji 3 maja pomiędzy trasą średnią, z drugiej pomiędzy rondem, z trzeciej strony pomiędzy bazą MZK przy ulicy Składowej w Miszku, jak z czwartej strony jest fabryka maszynniczych Unia. Są to takie tereny opustoszałe, gdzie na części mamy bardzo duże jeszcze transzeje z okresu różnych wojen. Aby pan radny Żydowski mógł więcej nam opowiedzieć, mamy tam dwa schrony piechoty wysadzone w powietrze i one sobie gdzieś są z tyłu. Teren jest ogólnie pod opieką konserwatorską, natomiast my z budowlami nie wchodzimy w teren ten konserwatorski. Również tam są dwa cmentarzyska jeszcze z okresu bodajże XVI wieku. Więc myśmy tutaj autobusem dojechali, czyli to jest jakby tu jadąc dalej, pani radna Ostrowska, to byśmy dojechali do ronda przy Termetalu. Przy tym węźle, tam jest taki ślepa odnoga z samego ronda. Więc tutaj autobusem staliśmy. Na wprost będzie budynek cały administracyjny, w którym będzie oprócz administracji całego schroniska, będzie również miejsce, w którym będzie magazyn żywności, będzie tam kuchnia, będą tam sale operacyjne ewentualnie do zabiegów nad tymi zwierzętami i też będzie część przystosowana dla kotów, tak zwana kociarnia. Następnie te trzy obiekty z tyłu to zwykłe klatki częściowo podgrzewane, takie są już wymogi w tej chwili, dla zwierząt tych ciepłolubnych, natomiast ta klatka tutaj z brzegu to będą klatki i pomieszczenia dla zwierzaków, psów zimnolubnych. Takie, które zimą, po prostu muszą mieć zimno. Więc te pomieszczenia nie będą podgrzewane. I ostatnie tutaj takie pomieszczenie, miejsce przygotowane pod ewentualny hotel dla zwierząt, ktoś chce wyjechać na tydzień czasu, nie ma co ze swoim pupilem zrobić, będzie mógł oddać do tego miejsca. Bardzo bym prosił pana prezesa Pawła Mańczyńskiego. Dzień dobry, szanowni państwo goście. Tak jak pan prezydent powiedział, proces projektowania ma się ku końcowi. Czekamy na ostatnie uzgodnienia od gestorów sieci dotyczące sposobu podłączenia schroniska do takich sieci jak woda, kanalizacja, prąd, gaz, ciepło. Niestety nasze na przykład początkowe założenia projektowe częściowo się rozmieniły, bo się okazało, że OPEC nie jest w stanie na przykład doprowadzić ciepła, które byłoby całoroczne i otrzymaliśmy zgodę z OPEC-u tylko na otrzymanie ciepła dla tego obiektu zimą, natomiast będziemy musieli po prostu prowadzić pracę nad skojarzeniem tego obiektu z innym źródłem ciepła na okres lata, ze względu na to, że jednak ze względów technologicznych i sanitarnych w takim obiekcie wymagana jest woda ciepła również latem i tutaj prace projektowe również dobiegają końca. Celem uzupełnienia może ten pierwszy budynek, który jest na szczycie rysunku określony przez pana prezydenta jako administracyjny, będzie łączył troszeczkę więcej funkcji, ponieważ tam jeszcze powstanie sala edukacyjna dla młodzieży i dzieci, które będą w ośrodku opieki nad zwierzętami przebywały. Tam powstanie wydzielona część schroniska, tak zwana zamknięta, do której niestety osoby odwiedzające nie będą miały wstępu ze względu na konieczność, zgodnie z przepisami, izolacji zwierząt o podwyższonym ryzyku przeniesienia chorób zakaźnych. Chodzi nam głównie o koty zagrożone przeniesieniem takich chorób jak parwowiroza, czy tak zwane kocie AIDS, bądź białaczka kocia. Z drugiej strony z tego budynku będzie tak zwana część otwarta z kotami, do której będzie można sobie przyjść, wybrać kota do adopcji, bądź nawet, tak jak zgłaszają niektóre osoby starsze, przyjść po prostu się z tymi kotami pobawić, wyczesać je, wypielęgnować. Starsze osoby nam takie pomysły tutaj zgłaszały w czasie różnych konsultacji.
W tym budynku będzie również cała część weterynaryjna. Tam będzie się mieścił weterynarz, tam będą sale zabiegowe, pooperacyjne. Mieścić się tam będzie również magazyn karmy, węzeł cieplny, sala do adopcji zwierząt, gdzie osoby, które będą chciały przygarnąć zwierzę, będą mogły sobie te zwierzę w spokojnych warunkach zobaczyć, porozmawiać z weterynarzem na temat tego, jakie jest tego zwierzęcia, jakie wiążą się z jego, powiedzmy, adopcją obowiązki, jakie niesie również czasami ryzyko, bo tak też się może zdarzyć. I ta część będzie skupiała główne życie schroniska. Chociaż szczerze mówiąc, ja już wolę określenie ośrodka opieki nad zwierzętami, bo lepiej brzmi. Tak samo osoby, powiedzmy, związane z opieką zwierząt powiedziały nam, że zwierzęta nie żyją w klatce, tylko są boksy i wybiegi. I też takiego, powiedzmy, nazewnictwa będziemy używali. Pozostałe budynki, jak pan prezydent powiedział, to są budynki dla psów. Częściowo zadaszone i częściowo zamknięte. To ktoś z radnych państwa pytał o hałas w nocy. Na prośbę jednej z organizacji prozwierzęcych, na skutek zaleceń powiatowego inspektora nadzoru weterynaryjnego, chyba z Koszalina, zaprojektowano w taki sposób te budynki, żeby na noc psy można było zamknąć w tej części budynku, żeby nie było emisji szczekania psów na zewnątrz, o co również pytali mieszkańcy pobliskiego osiedla Dębowe Wzgórze, w takich interpretacjach GONO. Także taka część obiektu będzie częściowo zamknięta. Ta część, którą widzimy dzisiaj jako lekko przeszkloną, to będą zadoszone boksy dla psów, gdzie pies będzie mógł przebywać na zewnątrz, ale w czasie na przykład opadów deszczu. I ta zewnętrzna część zupełnie tak jakby przesłonięta siatką w tej chwili, to są boksy zewnętrzne, wybiegowe, na których zwierzak będzie przebywał wtedy na przykład, gdy pracownicy schroniska bądź ośrodka będą czyścili część wewnętrzną zawartą w budynku. W tym momencie, gdy pracownik jest w środku budynku, następuje przegrodzenie tego psa, żeby nie wchodził, nie przeszkadzał, bądź nie ugryzł na przykład osoby sprzątającej. Można spokojnie sobie ten budynek posprzątać, zdezynfekować zgodnie z wymogami sanepidu na przykład i wtedy wpuścić zwierzęta do środka i posprzątać się równolegle boksy na zewnątrz, tak żeby te dwie czynności można było wykonać bezpiecznie. Pozostałe dwa budynki to również zwyczajne, powiedzmy, boksy dla psów. Ten ostatni, jak pan prezydent powiedział, to jest przeznaczony budynek do utrzymywania niskiej temperatury w granicach 0,1 stopnia zimą, dlatego że jest to przeznaczone dla ras zimnolubnych, takich jak Alaskan Malamut, czy Husky, czy Samojed. Tego typu psy co prawda rzadko się pojawiają w schroniskach, ale niestety bardzo często trafiają do schronisk w podeszłym wieku i niestety mają niewielką szansę na adopcję, stąd trzeba założyć, że część tych psów będzie tam w tych boksach spędzała dłuższy okres czasu. Ta część z siatką po prawej stronie w tej chwili to jest tak zwany wybieg zewnętrzny. Można go uznać jako wybieg treningowy, tresury, bądź wybieg, w którym na przykład można przemieścić psy z budynku na czas na przykład remontu chwilowego, sprzątania, bądź jakichś innych czynności dezynfekcyjnych w obiekcie. Nie wiem, jeżeli państwo mają jeszcze jakieś pytania, to słucham, odpowiem. Pan radny Michał Czepek, pani radna Ostostanowion. Bardzo proszę, to kolejności. Panie przewodniczący, zagrało, panie prezydencie, pytanie chyba zasadnicze, które nas najbardziej notuje, kosztorys inwestorski tego przedsięwzięcia. Panie prezesie, proszę. Proszę, panie prezesie. Jeżeli chodzi o kosztorys inwestorski, będzie on znany dopiero w momencie złożenia kompletnego projektu, z tego względu, że dzisiaj każde uzgodnienie z gestorami sieci to są pieniądze. Początkowy na przykład projekt zakładał budowę na terenie ośrodka szczelnego, bezodpływowego zbiornika na tak zwaną kanalizację ogólnospławną, która z analizy kosztów wyszła nam bardzo drogo, dlatego poprosiłem pana prezesa Dąbrowskiego z MWiO o inne uzgodnienie przyłączenia ośrodka do sieci i w tym momencie mamy uzgodnienie na przykład do przyłączenia do sieci ogólnospławnej miejskiej sanitarnej, ale z obowiązkiem budowy separatora sierści, tak zwanego podszerstka, czyli tej części okrywy zwierzęcia zimowej, która się, powiedzmy, zrzuca z psa w momencie, kiedy pies linieje, żeby nie zapychać kanalizacji, taki separator musi powstać. To też jest element kosztowy. I dopiero gdy poznamy wszystkie uzgodnienia, będziemy mogli odpowiedzieć na ten temat, ile będzie kosztorys inwestorski wyglądał, a tak naprawdę kosztem będzie dopiero to, co w przetargu wyjdzie nam z ofert oferentów. Z tego, co pytają firmy budowlane, to zainteresowanie budową tego obiektu jest bardzo duże. Mamy w tej chwili zapytania chyba już 24 firm. Dla kompetencji pana prezesa, że no musi być kompetentny w sprawach zarządzania komunikacją,
ale teraz widzę, że jest zorientowany w dziedzinie opieki nad zwierzętami. Chciałam tylko zapytać, właściwie co zdecydowało, jakie jest uzasadnienie dla przeznaczenia tego ośrodka opieki nad zwierzętami? Właśnie MZK. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani kosztów związanych z prowadzeniem tego ośrodka opieki nad zwierzętami będzie mniejsza, jeśli chodzi o te podstawowe koszty bazowe, bo będzie można je rozłożyć na różne typy działalności. Po drugie, obok mamy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, również w MZK, czyli ponieważ z tego samego ośrodka będzie bardzo dużo różnych odpadów, odchodów, różnych czasami też zwierzyny niestety, ale padły. Dzisiaj Miejski Zakład Komunikacji również podobną działalność prowadzi, choćby zbierając, czy też zlecając na zewnątrz, informując o czyszcząc ulicę w mieście. I tego po trzecie, pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji mają doskonały też ogląd to, co się dzieje na ulicach, jeżdżąc po prostu po mieście, mają łączność z każdym pojazdem, mogą sobie szybko przekazywać informacje, że gdzieś jakiś zwierzę, jakiś pies po prostu, czy stado, czy batacha. Chodzi po czwartek, pani radna wspomniała, no, zamiłowanie, niesamowite prezesa, też nie było bez znaczenia i znajomość samego tematu. Myśmy przy podstawowej i tutaj jeszcze pani radna nie była obecna, staliśmy szeroką dyskusję, rozważyliśmy dwie lokalizacje. Pierwsza tutaj zdecydowała właśnie bliskość Miejskiego Zakładu Komunikacji, druga natomiast rozważaliśmy możliwość w Zakurzewie przy jakby składowisku odpadów i wtedy rozważaliśmy o kolejnej spółce miejskiej, jakimś miejskie wodociągi oczyszczalne. Zakurzewo odpadło przede wszystkim na wstępie dlatego, że gro pracy w tym ośrodku opieki nad zwierzętami będą pełnić wolontariusze, którzy się bardzo chętnie zgłaszają, którzy chcieliby po pracy albo będąc na emeryturze, na rowerze, na pieszo, dojść do schroniska, bawić się tymi zwierzętami. Lokalizacje najbliżej u siebie mieszkańców. To miejsce wydawało mi się najbardziej lepsze. I poza tym tak naprawdę Miejski Zakład Komunikacji będzie tylko administratorem. Zakłada powierzenie prowadzenia tego ośrodka nad zwierzętami fundacji, stowarzyszeniom czy innym podmiotom wojennym w konkursie. Więc bezpośrednio pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji to, o czym się będą zajmować, to dzisiaj. Czyli jakby wywozić na pewno czy też same odpady, które tutaj będą powstawać, natomiast sama część merytoryczna, jak jest w założeniu, chcielibyśmy, aby to robiły już fundacje, tak zwane NGOsy, czyli Non-Government Organization, czyli te pozarządowe instytucje. Dziękuję bardzo. Pan radny Rzeszowski. Ilość lokatorów tego obiektu maksymalnie, ile mogłoby się pomieścić? Czy pojemności, mówimy tutaj w sposób, na jaką prawie to powinno zabrzmieć. Druga rzecz, czy pytanie czysto formalne. Uzgodnienia z konserwatorskiej zostały dokonane, jak rozumiem, do co tego projektu oczywiście. A czy byłaby szansa, aby mógł zobaczyć, jak wygląda w projekcie szczegółowa adaptacja tych obiektów, które tam znajdują się? Historyczna jest. Pan prezes Maniszewski. Ilość lokatorów i infrastrukturę tego bunkra, który jest schowany w lesie akacjowym, nie będzie on podlegał żadnym nakładom, będzie po prostu wygrodzony z tej części administracyjnej. On się znajduje tak jakby lekko powyżej tego budynku administracyjnego. Wokół tego bunkra mamy ruch strzelecki, który również uzgodnienie, jak mamy napisane, że mamy zachować, zostanie on zachowany. W prawej części schroniska, tam bliżej tego ronda Termetalu, jest jeszcze zabytkowy XVII-wieczny cmentarz choleryczny, ale jest w tej chwili szacowany na około 6 metrów pod ziemią, więc po pierwsze nie ma obowiązku go zabezpieczać w żaden sposób, a po drugie no nic się z nim nie dzieje, mamy taką opinię sanepidu, że jest on bezpieczny do względów środowiskowych. Także ta część militarno-obronna, bunkier, transzeje obronne zostają nietknięte, tam będzie część wybiegowa, po uprzątnięciu oczywiście, bo w tej chwili jest tam delikatnie mówiąc siedlisko osób bezdomnych i nie tylko. Po uprzątnięciu ten teren będzie służył jako wybieg bądź część spacerowa, natomiast nie będzie w żaden sposób ingerencji w te obiekty, które się tam znajdują. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jeżeli chodzi o pojemność ośrodka.
W związku z tym, że nie ma polskiej normy dotyczącej na przykład, tak jak wzorując się na tramwajach, że jeden pasażer przypada na 0,8 m kwadratowego podłogi, należy się w przypadku schroniska kierować czymś, co za, powiedzmy, organizacje ochrony zwierząt nazywają zasadą racjonalności. Psy agresywne, przy założeniu, że byłyby tylko psy agresywne, czyli każdy siedzi w oddzielnym boksie, możemy zgromadzić około 200 sztuk na terenie. Jeżeli chodzi o koty, w zależności również od ich standingu zdrowotnego, tak, bo jeżeli będą to same zdrowe koty, to też około 200-250 kotów możemy na terenie tego ośrodka umieścić. Natomiast jeżeli zdarzy się na przykład tak, że przywiezie nam ktoś na przykład kilka kotów, które będą zarażone i dojdzie do konieczności izolacji tych zwierząt, to pojemność ośrodka tymczasowo spadnie. Natomiast mamy również przygotowany plan awaryjny, ponieważ założyliśmy, że w przypadku, gdyby zdarzyła się tragedia, organizacje, które zajmują się ochroną praw zwierząt, w konkursie będą miały taki zapis, że w przypadku jakiejkolwiek awaryjnej sytuacji dotyczącej chorób przenoszonych przez zwierzęta, należy zwierzęta zdrowe wyekspediować do innego ośrodka poza terenem tego schroniska. I na przykładzie tego, co zdarzyło się niedawno na Warmii i Mazurach, nie chciałbym podawać miasta, wszystkie psy zostały wywiezione do Elbląga na okres 14 dni, bo tak zalecił sanepid, jeżeli chodzi o kwarantannę ośrodka. Taka sytuacja też się może u nas zdarzyć. Takie ryzyko zostało wkalkulowane między innymi na przykład poprzez planowanie konstrukcji podłogi, bo to jest bardzo istotne ze względu na łatwość dezynfekcji. Na terenie ośrodka na przykład mamy uzgodnienie, że nie wolno nam zastosować płytek ceramicznych ani terakoty. Ze względu na to, że fugi, które są pomiędzy tymi płytkami, nie dają się w pełni zdezynfekować. Powierzchnie będą najprawdopodobniej w boksach tak zwanego betonu polimeryzowanego, czyli takiego betonu z domieszką polimeru, który w relacji z psimi łapami nie powoduje żadnych podrażeń, ale też nie będzie się ścierał. Natomiast w tej części administracyjnej będą tam planowe godziny przemysłowe, podobne do tych, które Państwo widzicie dzisiaj na przykład na korytarzach w szpitalu. Wywinięte na ściany, tak żeby można było je łatwo zmywać. Jeżeli chodzi o samą pojemność, powiedzmy, ośrodka, taką stricte awaryjną, to już mówimy, jest około 400 do 500 zwierząt. Natomiast w tej chwili w schronisku w Węgrowie mamy 176 psów, jeżeli dobrze pamiętam, czyli taka delikatna zakładka jest na wypadek, gdyby na przykład miasto podpisało porozumienie z którąś z gmin ościennych na świadczenie tego typu usług. Tak jak w tej chwili jest na przykład w komunikacji, czy w odśnieżaniu, jeżeli chodzi o porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, tego dojazdu do autostrady. Jakiś delikatny zapas jest na ewentualną nadprodukcję tych zwierząt porzuconych. Jeżeli chodzi o koty, na przykład jest taki dylemat czysto funkcjonalny, bo dzisiaj w schronisku tych kotów jest zatem kilkanaście. Natomiast wiemy, że miasto wspomaga te osoby, które utrzymują hodowlę porzuconych kotów w domach i szacujemy, że tych kotów po domach, które być może dostaniemy do schroniska, jest około 200, stąd takie założenie pojemnościowe, jeżeli chodzi o koty. Do autostrady. Widok już zdjęcia lotniczego. Tutaj mamy te transzeje, te okopy, ten cmentarz 17-wieczny, tutaj mamy ten mur, mówimy tutaj o tym terenie. Jesteśmy w to miejsce dojechania autobusem. I na zdjęciu to jest już sama ten dojazd do samego terenu. Mówimy o tym terenie tutaj po prawej stronie, a z lewej strony od Dębowego Wzgórza wchodzi mamy sam wał ziemny trasy średnicowej. Zaznaczam dosyć budynek administracyjny, który dosyć okazale wygląda, że tak powiem. Moje pytanie brzmi, ile tam osób jest zatrudnionych? Jest docelowo przeznaczone do obsługi stałej 8 osób. Jeżeli chodzi o weterynarzy i osoby, które muszą wykonywać czynności w ramach umowy o pracę, przy czym to nie będzie nasz koszt, to będzie koszt towarzystwa bądź stowarzyszenia, które będzie administrowało tym obiektem. Natomiast pojemność obiektu łącznie z salą edukacyjną i przy założeniu maksymalnej pojemności związanej z tym, że prowadzi się jednocześnie adopcję, edukację, operację i tak dalej, to jest 82 osoby. Dziękuję Panie Prezesie. Pochłonnego między trasą średnicową a schroniskiem, gdyż takie głosy słyszałem, że przejeżdżające samochody w nocy będą powodowały, że te psy będą szczekały. I drugie pytanie. Tutaj Pan Prezes powiedział, że obecnie w Węgrowie znajduje się 170 psów. Miejsce jest na około 200 zwierząt, 200 psów. Co w przypadku, jeżeli ta liczba się zwiększy, schronisko będzie przepełnione? Czy jest możliwość rozbudowy przyszłościowo tego schroniska? Obawę dotyczącą niepokojów zwierząt w porze nocnej
Zgodnie z regulaminem większości stronnictw w Polsce o godzinie 20 zwierzęta są umieszczane w boksach już w tym budynku, czyli nie będzie oddziaływania na nie hałasu, jak i w drugą stronę nie będą one szczekały tak, żeby mieszkańcom przeszkadzać. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość rozbudowy schroniska, niewielka jest, natomiast my jesteśmy ograniczeni z prawej strony tymi transzejami obronnymi. Po lewej stronie, której w tej chwili nie widać, mamy działki firm MS Sula i firmy Śliwiński, która w tej chwili jest wystawiona przez miasto do sprzedaży. Niewielki zapas terenowy będziemy mieli tutaj z lewej strony, której nie widać w tej chwili na slajdzie. W miejscu obecnego toru jazdy motocrossu. Bardzo proszę. Zakładamy, że bardzo duża część zwierząt pójdzie do adopcji po prostu. Ze względu na położenie systemu prowadzone przez NGO-sy, szerokie szkolenia dla młodzieży, edukacyjne zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym roku chcielibyśmy dojść do tego, co chodziło w Gdyni, w Stanisku, w Ciapkowie, gdzie adopcje no, przewyższają ponad 90% wszystkich psów, które trafiają do schroniska. Brak głosów przeciwnych. Kto z Państwa się wstrzymał? Czworo rady się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Jest to moja inicjatywa. Ja na samym początku prosiłem Państwa o naniesienie mojej autopoprawki w paragrafie drugim. Zgadzamy się, że jestem radnym sędziem do najwyższego stosowania uchwały w wojewodzie kujawsko-pomorskiemu. Takie jest oficjalne sformułowanie. Uchwała została przygotowana w związku z pismem wojewody kujawsko-pomorskiego, który Państwo otrzymaliście na skrzynki mailowe. Pan radny Todleben wypowiadał się pisemnie. Państwo też informacje otrzymaliście w drugiej połowie roku 2015. Będzie chciał jeszcze Pan się wypowiedzieć, to jest taką możliwość, ma Pan się wypowiedzenia. Projekt został przygotowany i też wyjaśniam, dlaczego w chwili obecnej został wprowadzony w tym trybie z uwagi na fakt, że termin wskazany przez Pana Wojewodę w ocenie naszego biura prawnego jest terminem nieprzekraczalnym, a do 18 marca nie planujemy sesji. Jeżeli miała być sesja, musiała być sesja nadzwyczajna z uwagi na to, że materiał był Państwu znany, podjąłem decyzję. Wysoka Rado, chciałbym zauważyć właśnie, że w zeszłym roku już zajmowaliśmy się tą sprawą i nikt z Państwa radnych nie zgłosił zastrzeżeń co do intencji Pana radnego Marka Todlebena, rozumiejąc okoliczności, które doprowadziły do takiej sytuacji, która zaistniała. Przypomnę tylko, że Pan Marek Todleben przez okres 9 miesięcy z powodu swojej choroby nie brał udziału w pracach Rady Miasta i tylko gdy ustabilizował swoje zdrowie, złożył pisemne zrzeczenie się z mandatu ławnika. Również od momentu wyboru na radnego Rady Miejskiej nie uczestniczył w pracach sądu. Nie chciałbym wspominać o zawiłościach prawnych, typu pytanie, w jakiej formie powinno odbyć się zrzeczenie mandatu, bo w tej formie nie określa żaden przepis i czy powstrzymanie się od czynności orzekania nie jest przesłanką wystarczającą do uznania tego faktu za zrzeczenie się mandatu. Ale chodzi o aspekt czysto moralny, nie litera prawa czyni prawo, ale duch prawa. W moim przekonaniu nie istnieje żaden powód, aby uznać, że w tym przypadku powstał konflikt interesów, który zapewne był podstawowym argumentem do przeprowadzenia zapisu w kodeksie wyborczym o niełączeniu mandatu radnego i ławnika. Zwracam się do Państwa radnych o rozstrzygnięcie tego problemu z pominięciem barw politycznych, sympatii czy własnych interesów, lecz kierując się duchem prawa i swoim sumieniem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy z Państwa radnych? Sprawy Grudziąckiego Samorządu nie są mi obce i przez lata także śledziłem obrady rad miejskich, gdzie do rady wpływał wniosek odnośnie wygaszenia mandatu, tak jak tutaj kolega chyba wspomniał. Wtedy radni nie zwracali uwagi na barwy polityczne. Przypomnę tylko, że taka sytuacja ma miejsce z panią byłą radną Jadwigą Konieczną, gdzie radni nie przychylili się do wygaszenia jej mandatu. Podobnie było z panią Małgorzatą Kufel i myślę, że dobrze by było, żebyśmy tą tradycję zachowali, a organem rozstrzygającym w tym momencie ewentualnie będzie wojewoda kujawsko-pomorski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa?
z możliwości wypowiadania się na ten temat i oddaję się do dyskusji Rady. Dziękuję bardzo. No oczywiście Pan Rady nie będzie uczestniczył zgodnie z deklaracją w głosowaniu. Kto z Państwa się wstrzymał? Jak się nie zgadza? Jest 21 głosowało. Było brak głosów przeciwnych. Jedna osoba się wstrzymała. Pan radny nie uczestniczył. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo Państwu. Nie jestem przygotowany na wystąpienie z tego względu, że nie miałem takiej wiedzy, że dzisiaj będzie, że dzisiaj to będzie głosowane, także jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja chciałbym się jeszcze może zanim uchwalę, upewnić się, sesja w piątek będzie, jak rozumiem, o godzinie 14. 14. 14. Panie Przewodniczący, z wcześniejszych naszych ustaleń pojawiła taka się sugestia, że sesję zwyczajną mamy o godzinie 11, natomiast sesję nadzwyczajną o godzinie 16. W związku z tym prosimy Pana Przewodniczącego, abyśmy mogli spokojnie po pracy trafić na sesję Rady Miejską na godzinę 16. Więc bardzo proszę o to przesunięcie. Znaczy ja jeszcze dopowiem tylko do Pana Radnego, że to nie jest sesja nadzwyczajna, to jest tylko przeniesienie, a jeszcze zameduję inną rzecz. Jak Państwo dobrze wiecie, Urząd Miejski pracuje w tym dniu do godziny 13. I próbowaliśmy znaleźć pośrednie rozwiązanie, jak na zasadzie wyjątku. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Ale to jednocześnie też tam zorganizuje pracę. Ja rozumiem. Inne rzeczy zaplanowane, Panie Przewodniczący. Ja sobie zdaję sprawę. Także obowiązki zawodowe, więc ja też byłem głęboko przekonany, że jeżeli coś przenosimy na inny termin, no to przynajmniej staramy się zachować godzinę sesji tak zwanych nadzwyczajnych. No tutaj jest pewna sytuacja nadzwyczajna. Na sugestie Pana Prezydenta zostało to przesunięte na piątek, albo inaczej sesja nie zostaje zakończona, jest przesunięta na piątek. W związku z tym ja jeszcze raz, mimo wszystko, Panie Przewodniczący, zwracam się z prośbą o godzinę 16. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Prywatną godzinę 14 z uwagi przede wszystkim na to, że do końca dnia, czyli do końca 26 lutego Regionalna Izba Rachunkowa poprosiła Radę Miejską Grudziądza o to, aby spowodowała usunięcie tych uchybień też poprzedniej uchwale budżetowej uchwalonej w grudniu. Zmusimy to do końca dnia. Czyli Państwo Radni, zakładając scenariusz pozytywny, uchwalicie ten budżet, Pan Przewodniczący będzie musiał mieć jeszcze czas, aby ten budżet podpisać, uchwałę. Trzeba będzie wysłać faksem do Rio, a to co chcielibyśmy, to jeszcze wysłać samochód z kierowcą, aby jeszcze przed północą u stróża w Regionalnej Izbie Rachunkowej ten dokument się znalazł. Czyli dyskusja nam się przedłuży. Nie daj Boże, przejdzie na dzień kolejny, na sobotę, oczywiście jest to możliwe, w tym momencie nie wykonamy przedmiotowej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Rachunkowej. Bardzo bym prosił Pana Ministra Radnych o to, aby rzeczywiście dzisiaj rozpocząć dyskusję, zakończyć ją w piątek po kolejnych informacjach przedstawionych przez Pana Prezydenta samej Rady Społecznej Szpitala, na podstawie wyjaśnień samego dyrektora Marka Nowaka i na podstawie informacji uzyskanych od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całeckiego. Szanowni Państwo, usuniemy propozycję godziny 14, godziny 16, tak? Jeżeli będzie taka wola, ale sądzę, że to są okoliczności od nas całkowicie niezależne i tak staraliśmy się ustalić jaką godzinę jak najbardziej popołudniową, nie 11, żebyście się Państwo nie musieli z pracy zwalniać. Ja oczywiście argument, tak jak tu Pan Radny Wiśniewski podnosi, dla mnie to jest okoliczność usprawiedliwiająca nieobecność podczas sesji. Tak samo, jeżeli Pan Radny nie będzie mógł uczestniczyć, też będzie Pan usprawiedliwiony. Innego wyboru, no niestety, tutaj nie będziemy mieli. Ja rozumiem Pana Radnego, ale żeby nie przedłużać, ja mogę dać dwie propozycje pod głosowanie. Sesja dalej godzina 14, sesja dalej godzina 16, jeżeli Państwo sobie życzycie. Jest wniosek na godzinę 14 i wniosek na godzinę 16. Ja w pierwsze głosowanie przeprowadzę za sesję na godzinę 14, drugi wniosek. Jeżeli przejdzie ten wniosek, no to będzie wiadomo, bym wziął większość, no to nie będziemy nad nim głosowali, tak?
Więc jeżeli jest potrzeba, to w tym momencie przeprowadzę takie głosowanie. Szanowni Państwo, będzie wola po prostu radnych. Właściwie zapisujemy. Pierwsza jest propozycja godziny 16, druga będzie zagłosowała więcej, to będzie godzina 16, przepraszam. Pierwsza jest godzina 14, druga propozycja godzina 16. Bardzo proszę Panią Sekretarz, na sali obecnych jest 23 radnych i Szanowni Państwo, pierwsza propozycja sesji dokończenia na godzinę 14. Kto z Państwa jest za? Mamy sytuację taką, że szpital, który od lat generował stratę, ukrywano w jaki sposób? Ukrywano poprzez zjadanie środków własnych. Kiedy te środki w wysokości 200 milionów, jeszcze w roku 2011, 196 milionów, zostały definitywnie zjedzone, ich zabrakło, no to wtedy mleko się wylało. I okazało się nagle, że szpital generuje kilkudziesięciomilionową stratę w ciągu roku na bieżącej działalności. 30 milionów jako rada wrzuciliśmy, mówię, chociaż byliśmy tej decyzji przeciwni, w ubiegłym roku. Odebraliśmy temu miastu, które tak potrzebuje nakładów, którego potencjał dochodowy, o czym mówimy przy każdym budżecie, jest bardzo słaby, odebraliśmy temu miastu 30 milionów złotych. Ja mówię i przekonuję, zawsze przeliczajcie to na wkład własny, który możemy mieć, czy powinniśmy mieć, na inwestycje, które są temu miastu tak bardzo potrzebne. Teraz zrobiliście to w grudniu, i wtedy tłumaczyliście, że musimy to zrobić, bo inaczej nie uchwalą nam budżetu. Tak, bo wreszcie zareagowało na to regionalne i dobra. Wreszcie zapisy ustawy o działalności leczniczej, o czym zapewniał dyrektor i prezydent, dopadły jednak to miasto. Okazało się, że grudziądz leży w Polsce i prawo, które w tym kraju obowiązuje, nas też dotyczy. I teraz wtedy, podczas tej sesji, jeżeli chcecie, możecie sobie to Państwo przypomnieć. Mówiłem, ratujecie pieniędzmi grudziąckich podatników sytuację na kilka tygodni. Na kilka tygodni, mówiłem o tym. I dziś minęło przecież zaledwie kilka tygodni. I mamy kolejną sprawę. I każe się wam podjąć decyzję o tym, żeby kolejne 24 miliony wrzucić do tego worka bez dna. Pieniędzy grudziąckich podatników. Żeby odebrać grudziądzowi kolejne szanse. Ale nie myślcie, że to koniec. No oczywiście nie jest koniec. 31 marca szpital opublikuje prawdziwy wynik finansowy, bo ten, według którego wyliczono pieniądze, których domaga się RIO, aby pokryć stratę z 2015, to jest w oparciu o szacunek dokonany przez szpital. I dopóki nie ma oficjalnego wyniku, to nawet RIO musi wierzyć dyrektorowi Nowakowi. 24 miliony. Podczas gdy strata tego szpitala już na 30 września wynosiła 28. 31 marca dowiemy się o prawdziwym wyniku szpitala i RIO oczywiście zażąda pokrycia pełnej straty. I to też nie będzie koniec. Ponieważ tak jak mówię, dzięki działalności w komisji razem z panem Rady Grabowskim pozwolę sobie nieskromnie może stwierdzić, że dzisiaj jesteśmy być może razem z naszymi wspólnikami z urzędu ludźmi, którzy o sytuacji szpitala wiedzą dzisiaj najwięcej. I myślę, że nie ma ona przed nami tajemnic. Widzieliśmy wszystkie dokumenty, które warto było widzieć. Pewnie nie widzieliśmy, bo nam nie udostępniono, ale o to bym akurat kopię nie kruszył, kiedyś będzie okazja. Proszę Państwa, nie ma takiej możliwości, aby szpital w jakiejś realnej perspektywie mógł zacząć generować dodatni wynik finansowy. Nie ma. Zresztą jest to, co powtarzam od wielu lat do złudzenia. Każdy, kto umie liczyć, kto zajrzałby w sytuację szpitala
w roku 2011, kto spojrzałby na bilans, kto spojrzałby na wtedy obowiązujący ten kontrakt, kto zobaczyłby koszty, kto zobaczyłby wielkość zobowiązań i terminy spłaty tych zobowiązań, był w stanie wyliczyć wynik roku 2014 z dokładnością do 100 tysięcy złotych. Ale tego nie zrobiono. Dziś długi szpitala przekraczają 500 milionów złotych. To jest poza wszelkim wyobrażeniem. Takich, czegoś takiego w Polsce nigdzie nie zrobiono. Trzeba szukać ratunku, o tym też była mowa. Być może będziemy o tym, nie chcę dzisiaj o tym mówić, bo nie omawiamy protokołu. Być może będzie okazja, żeby powiedzieć w piątek. Ale teraz, proszę Państwa, mamy do czynienia z sytuacją katastrofy. Nazwijcie ją wreszcie. Uświadomcie sobie, że to jest coś takiego. Bo ta ustawa, o której tak mówimy, która nas tak dopadła i która już wycisnęła z tego miasta 50 milionów złotych, ona ma jeszcze inne zapisy, które mówią o tym, że w momencie, kiedy ani szpital, ani zakład leczniczy, ani organ prowadzący nie są w stanie pokrywać straty szpitala, wtedy ta ustawa wymusza przekształcenie szpitala w spółkę. To wynika z ustawy. Pan prezydent, który kilka lat temu podpisał bardzo dziwny dokument, ale nie będę się nad nim rozwodził, który między innymi zapisał, że on, na 20 lat oni, dyrektor, gwarantują, że nie przekształcą tego szpitala w spółkę. Proszę Państwa, to można złożyć takie oświadczenie jako osoba fizyczna, nie jako prezydent miasta, ponieważ to oświadczenie jest sprzeczne z zapisem ustawy o działalności leczniczej, chociażby z tym zapisem. I teraz, proszę Państwa, stajemy przed sytuacją, że miasto albo będzie przez ileś najbliższych lat pompowało w ten szpital po kilkadziesiąt milionów złotych rocznie, odbierając temu miastu jakąkolwiek szansę. Pamiętajmy, za każdymi 10 milionami kryje się 30-40 milionów pieniędzy, które to miasto nie otrzyma. Których nie będzie miało na inwestycje. I wy zamierzacie dalej tę sytuację kontynuować, rzucając kolejne 20 kilka milionów. Skąd chcecie wziąć te pieniądze? To myślę, każdy z Państwa przeczyta. Na Komisji Budżetu byłem przeciwny rozwiązaniu rezerw celowych. Dla tych Państwa radnych, którzy nie są w tej komisji, albo może się mniej troszkę orientują, to powiem, rezerwy celowe to nie są żadne rezerwy, to nie są pieniądze, z którymi nie wiadomo co zrobić. To są tylko pieniądze, które nie zostały dokładnie przypisane. Ale co to są za pieniądze? No 6,5 miliona, które bierzemy z tych rezerw, to są pieniądze na odprawy emerytalne dla pracowników, na wypłaty nagród jubileuszowych w sferze budżetowej gminy. To są pieniądze na ustawowe regulacje płac pracowników obsługi szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej. Im chcecie to zabrać, bo co? Bo łatwo, bo się nie zbuntują, bo nie zaprotestują? Albo powiecie, no coś w ciągu roku wymyślimy, to czego dziś nie wymyślicie? Może jest to moment, kiedy trzeba zacząć poważnie oszczędzać. Zobaczyć, z czego można zrezygnować. No ale przecież nie można, nie chcecie chyba zrezygnować z tych głodowych dodatków do pensji pracowników obsługi oświaty, pomocy społecznej i tak dalej, którym się to należy z mocy ustawy, która obowiązuje od 1 stycznia. Stąd bierzecie te pieniądze. Tym ludziom to zabieracie.
Co jeszcze jest? 486 tysięcy weźmiecie z bieżącego utrzymania szkół. W takim dobrym stanie są te szkoły, że nie wiedzą, co robić z tymi pieniędzmi. Ja słyszę, że czasami nie mają za co papieru kupić. Skąd jeszcze? 100 tysięcy z zasiłków. 200 tysięcy z dodatków mieszkaniowych. Tak próbujecie uzbierać 20 kilka milionów. Myślę, że to jest po prostu, nad tym się trzeba zastanowić. I teraz, proszę Państwa, zanim podejmiecie tę decyzję, pomyślcie i o tym, komu zabieracie, ale i pomyślcie o tym, co za te kolejne 20 parę milionów, które chcecie wyrzucić z miejskich pieniędzy, chcecie uzyskać, chcecie kupić. Nie domagacie się ani pomysłu na miasto, ani pomysłu na ten dług. Nie rozliczacie winnych, nie pytacie, dlaczego tak się stało, dlaczego nie chcecie, żeby przedstawiono wam plan wyjścia z tej sytuacji, jeżeli taki plan w ogóle może powstać i istnieć. Nie, o to nie pytacie. Jesteście gotowi wydać te pieniądze. I jaki argument pan? No, musimy to zrobić, bo już tak, rozumiemy, to wszystko nie powinno się stać. To wszystko jest właśnie bez sensu wydanie tych pieniędzy, bo to nie kończy, nie zamyka sprawy, nie rozwiązuje, nie oddłuża szpitala, broń Boże. Ale musimy to zrobić, bo jak nie, to odpalimy czy uruchomimy procedurę komisaryczną. Ja się zastanawiam, a może to lepiej. Ponieważ w mieście, gdzie od iluś lat przy bierności Rady Miejskiej, przy bierności prezydenta, stało się to, do czego doprowadziliście, czy doprowadziliśmy, mówmy tak, jako władza miejska, ja się też nie identyfikuję i tu czułem, to może lepiej te szkodliwe rządy zakończyć. Może się okaże, że to najmniejszy koszt, jaki to miasto może ponieść. Bo czego bronimy? Naszych rajcowskich bieg, ja też swoją stracę. Ale jeżeli ma to uratować moje miasto, to bardzo chętnie się na to godzę. Bardzo chętnie się na to godzę. Chociaż od lat walę zubem w mur, apeluję o to, żeby zająć się tym problemem. Od roku próbujemy namówić was do zainteresowania się tym problemem. I czego bronicie? Diety? Pomyślcie o mieszkańcach. To oni was wybierali. I to im przysięgaliście. I proszę Państwa, myślę, że będę jeszcze miał okazję w poniedziałek na ten temat pewnie coś więcej dodać. W piątek. Proszę Państwa, my jako opozycja deklarowaliśmy w różnych miejscach i w ramach tej komisji, i wczoraj wobec pana prezydenta, chęć zaangażowania się w rozwiązanie tego problemu. Ale my go nie rozwiążemy, jeżeli inicjatywy jakiejkolwiek nie przejawią władze miasta. Na razie my tego nie widzimy. Byliśmy jako klub radnych, rozmawialiśmy z wojewodą. Pan wojewoda doskonale rozumie, w jakiej sytuacji Grudziądz się znajduje i zaczyna go postrzegać jako problem nie tylko Grudziądza, ale województwa. Czego przez ostatnie 8 lat nie było. Chociaż wydawało się, że władza była wyjątkowo jednorodna, od dołu do góry, z jednego nadania. I doszło do tego, do czego doszło. W poniedziałek będziemy rozmawiali z panem Kosińskim,
z ministrem zdrowia, też o grudziąckim szpitalu. Ale chcemy, żeby tam też dobił się, dopukał, pojechał prezydent miasta, który dawno już to powinien zrobić. Żeby wreszcie marszałek zaczął widzieć, że Grudziądz leży w województwie kujawsko-pomorskim. Podobno mamy radnych sejmików. I nagle się okazuje, że zostajemy z półmiliardowym długiem grudziąckiego szpitala, tak jakbyśmy byli wyspą, jakbyśmy nie należeli do tego województwa. Marszałek myśli o budowie nowego czy modernizacji szpitali do ludz. I w tym względzie nic się nie robi. To, o co apelujemy tak naprawdę od roku, to jest to, żeby wreszcie zacząć się tym przejąć i zacząć coś robić. Wczoraj wśród wskazań, które akurat z radnym Grabowskim, no one się praktycznie pokrywały, jeśli chodzi o te wskazówki, co naszym zdaniem można by próbować zrobić, no jest to być może jakiś krok we właściwą stronę. Ale proszę Państwa, na pewno wydanie jakiejkolwiek złotówki, miejskich pieniędzy, utopienie w tej dziurze, którą stworzyliśmy, bez zapytania o to, co dalej, jaki skutek, jaki plan, co zrobić, jest po prostu nieuczciwe wobec mieszkańców Grudziądza. I jeszcze raz apeluję, do tego piątku niech każdy rozważy to i we własnej głowie, i spróbuje podejść, zrozumieć to własnym rozumem, ale i we własnym sercu, i w swoim sumieniu. Dziękuję bardzo. Pierwsza to jest faktycznie, tak jak mówił, no od iluś lat była wszechwładza, od dołu do góry. No i byliśmy mamieni tym, że mimo, że sytuacja, że zadłużenie szpitala rośnie, no jednak to było, powiedzmy, przez pewnego rodzaju działania, uda nam się ten szpital wyprowadzić na prostą. No, okazało się, że nie, bo ja tylko przypomnę, mówię, od ponad roku funkcjonuje nowa rada, wtedy mieliśmy dane takie, że zadłużenie wynosi 370 czy 93 miliony, później w czerwcu się okazało, że to jest 433 miliony, dzisiaj mówimy o 507, tak? Milionów złotych. No mnie to strasznie boli, tym bardziej, że także mniej, może w mniejszym stopniu niż jak pan Wiśniewski zajmował się sprawą szpitala. Natomiast no myślałem, że biorąc pod uwagę to, że ta koniunktura polityczna dla miasta jest dobra, będzie to skutkowało tym, że uda nam się wyjść z tego impasu, no okazuje się, że się nie uda. A druga sprawa jest taka, no chciałbym się tutaj może spytać, tak, pana radnego Andrzeja Wiśniewskiego, załóżmy hipotetycznie, tak, no bo będziemy musieli teraz te pieniądze dać, no rada da, tak, już nie mówię, kto jak będzie głosował, ale przypuszczam, że będzie ta uchwała tak wyglądała, że zostanie przegłosowana, tak? A co by było, gdybyśmy nie zagłosowali i wtedy by ruszyła procedura, tak, dotycząca uruchomienia zarządu komisarycznego, bo ja rozumiem, że jeżeli, przynajmniej z pana wypowiedzi, tak, takie wrażenie odniosłem, że jak będzie zarząd komisaryczny, to pieniądze się znajdą. Ja nie wiem, czy ja dobrze to zrozumiałem, ale tak. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że taki przekaz był kolegi radnego. No bo jeżeli tego... W naturalny sposób nie znajdzie od razu antidotum, ponieważ problem jest i warto się nad tym zastanowić. Ja trochę przepraszam za to, że od jakiegoś czasu, kiedy drążymy te sprawy, przeglądamy te skoroszyty dokumentów, liczymy pieniądze i tak dalej w ramach tej komisji, to powiem Państwu szczerze, że trochę straciłem zainteresowanie dla wielu innych spraw miasta. One wszystkie wydają mi się nieadekwatne do problemu, którym naprawdę powinniśmy się zająć. Sorry, że tak, mam taką perspektywę, ale to jest zboczenie wynikające właśnie z drążenia tej sytuacji szpitala. Oczywiście to sytuację nie naprawia. Natomiast nieprzyjęcie tej uchwały, niepokrycie tej straty, rzeczywiście powoduje, że RIO kontynuuje procedurę unieważnienia uchwały budżetowej. Ona też się nie dzieje automatycznie, to tam wymaga trochę czasu.
No ale gdyby tak się stało, to później oczywiście to ma konsekwencje. Tam są oczywiście różne takie kroki pośrednie tam i naprawcze i tak dalej. To się nie stanie od razu. No ale gdzieś w konsekwencji rzeczywiście może zakończyć się aż zarządem komisarycznym, chociaż do tego jest bardzo daleka droga. Natomiast myślę, że bez względu na to, jak to by się miało zakończyć, nie warto topić bezmyślnie kolejnych pieniędzy bez jakichkolwiek gwarancji, że cokolwiek się zrobi. Powiedzcie mi Państwo, dramat tej sytuacji praktycznie od grudnia to jest znany wszystkim. Prawda? No już chyba nie ma nikogo, kto by po grudniowej sesji miał jakieś wątpliwości. My już wtedy praktycznie ja dysponowałem całą wiedzą, już to dysponowałem dużo wcześniej tak naprawdę. I od tego czasu minęło ileś kolejnych tygodni i nie zrobiono praktycznie nic. Ja naprawdę nie mam żadnej satysfakcji, jeżeli to bardzo gorzko, że kiedy mówiłem, za te 20 milionów kupujecie parę tygodni w spokoju. I co z tego, że miałem rację? Chcecie za kolejne 20 milionów zabrane tym, o których tu mówiłem, kupić kolejne parę tygodni, bo to też nie jest rozwiązanie sytuacji. W kwietniu zderzycie się z kolejnym problemem. I co wtedy? Znowu będziemy mówić, musimy, bo uruchomimy procedurę komisaryczną. To szaleństwo trzeba po prostu przerwać. Ale w którymś momencie trzeba zdać sobie sprawę z tego, że znaleźliśmy się naprawdę w sytuacji dramatycznie trudnej. Ja przypomnę, proszę Państwa, jest taki artykuł w ostatniej wspólnocie o tym, jak jakiś czas temu ratowano szpital w Gorzowie. I tam jest tak, ten szpital też był miejski, potem przekazano go marszałkowi, prawda, i tak dalej. Minister dał 100 milionów złotych pieniędzy. Ten szpital był zadłużony najpierw na około 200 milionów złotych. W sumie tam nawet doszedł chyba do 300, jeżeli mogę powiedzieć. No gdzie mu było do 500? Nasz. Ale proszę Państwa, tam, w tym artykule to pisze, tam ogłoszono alarm w całym województwie, bo uznano, że katastrofa finansowa tego szpitala to jest katastrofa finansów województwa lubuskiego. A u nas mamy 500 milionów długu i tak jakby to nikogo nie interesowało. Jaki wojewoda, jaki marszałek, jest taki problem. I chodzi o to, że dawno już ten problem powinien przestać być naszym problemem. Powinien być przeniesiony, miasto zawsze będzie to drogo kosztowało. W tych takich zarysach pomysłu na przyszłość, które staraliśmy się tutaj z panem Damowskim sformułować, chociaż to nie było zadanie przecież tej komisji, my podkreślamy, pierwsza rzecz, ten szpital trzeba usieciowić w ramach co najmniej województwa, a najlepiej całego regionu. Ale żeby się tak stało, to musi to być priorytetowe zadanie marszałka czy marszałków, ministra zdrowia i tak dalej. W tym muszą wszyscy uczestniczyć. Ja uważam, że dzisiaj obecność prezydenta czy prezydentów w Grudziądzu naprawdę jest o tyle niepotrzebna, że naprawdę to, co oni mają do zrobienia, to jest Warszawa, to jest Bydgoszcz, to jest Toruń. Tak, tam trzeba być. Tu w Grudziądz reszta spraw jakoś poleci. Są urzędnicy, którzy się znają na robocie. I proszę Państwa, od grudnia tak naprawdę nie zrobiono nic. Nic w tej sprawie. I dlatego mówię, że to trzeba przerwać, bo to się nie skończy. Uwierzcie mi. I robimy temu miastu straszną krzywdę. Ja jeszcze raz powtarzam. 50 milionów, ponad 50 milionów rzuciliśmy w ciągu ostatnich paru tygodni w tą dziurę. Niczego nie lecząc, niczego nie uzdrawiając i tak dalej. I teraz proszę Państwa, posłuchajcie jeszcze ostatnią rzecz.
i przeliczcie to na inwestycje, które można zrobić. Wiecie, co można tu zrobić za 300 milionów rocznie? Uruchomcie swoją wyobraźnię. Tych pieniędzy nie ma dzięki tym decyzjom, które zapadły. I kolejna rzecz. Przerwijmy to szaleństwo jeszcze z jednego powodu. Ja nie wiem, na ile Państwo się interesujecie tymi sprawami. Ale jakiś czas temu, kilka dni temu, no, czy tydzień, czy dwa tygodnie temu, dokładnie pamiętam, dwa tygodnie było zaraz po naszej rozmowie chyba z wojewodą, następnego dnia z pewnym przerażeniem widzę, że na BIP-ie szpitala powieszono ogłoszenie o 120 milionach kolejnego kredytu. Przeczytałem bardzo wnikliwie warunki, wszystkie dokumenty, które są tam wniesione i włosy mi stają dęba, chociaż mam krótkie. Proszę Państwa, 120 milionów, gdzie? Nie ma banku, który by to dał. Teraz już wiemy, oczywiście trafnie ocenialiśmy, czy domyślaliśmy się z panem Grabowskim, ale wczoraj potwierdził to dyrektor szpitala. W Magellanie, w parabankowej instytucji, zamierza szpital zaciągnąć kolejne 120 milionów, teoretycznie, jak się to mówi, na restrukturyzację. Ja rozumiałbym, że taki kredyt się pożycza w BGK-u, który ma atrakcyjne oprocentowanie, ale pożyczać instytucji parabankowej, żeby spłacać długi innej instytucji, czy tej samej instytucji parabankowej, uważam, że to jest szaleństwo. I konia z rzędem temu, kto uwierzy w to, że takie będzie przeznaczenie tych pieniędzy. Nie, proszę Państwa, wiecie, co się z nimi stanie? Szpital, jeżeli dostanie, bo myślę, że nawet Magellan ma jednak jakieś hamulce i ograniczenia. Jeżeli dostanie te 120 milionów, to bardzo szybko się odbudzimy w sytuacji, kiedy szpital będzie miał nie 500, a 600 milionów. A co się zmieni? Że przez kilka miesięcy nie będziecie musieli podejmować kolejnych uchwał o tym, żeby pompować pieniądze z miasta, z budżetu. Ponieważ teoretycznie szpital we własnym zakresie będzie pokrywał straty. I jeszcze kolejna sprawa. Proszę Państwa, przyjrzałem się zabezpieczeniu tego szpitala, tego kredytu. Jedno z zabezpieczeń ma zostać, które oferuje szpital, ma zostać ustanowione na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przecież to jest nieodpowiedzialność. Powieszenie tego na tej tablicy to jest jak prowokowanie NFZ. To jest, ale to nie jest jeszcze, to nie wszystko. Proszę Państwa, dalej. Szpital oferuje ustanowienie hipoteki w wysokości 60 milionów złotych. No to, ponieważ wiem, że szpital nie dysponuje gruntami, tereny, na których prowadzi działalność, są albo własnością miasta, albo własnością GIW-u, dzięki tej uchwale, którą podjęliście w 2011 roku. Więc mówię, na czym on chce ustanowić taki hipotek? 60 milionów, kolejny, no, na tych gimowskich nieruchomościach, to jest 300 milionów. I pytam o to wczoraj i słyszę odpowiedź ze strony pana prezydenta. Pan prezydent mówi, ja pierwsze słyszę, że ktoś chce ustanowić na miejskich nieruchomościach 60-milionową hipotekę. Dobrze cytuję, prawda? Pana panowie razem. Proszę Państwa, gdzieś jest granica na tego szaleństwa. Przerwijmy. Ja naprawdę namawiam, myślę, że to jest dobry moment, żeby się opamiętać i przerwać. Za chwilę, nie wiem, nie, to dalej wisi to ogłoszenie o tym przetargu. Chyba, że dzisiaj zostało zdjęte. Że to jest niepoważne. Złe lichwiarskie długi stanowią ogromną część zobowiązań. One są też wielkim problemem. Dyrektor Nowak zapewniał wszystkich w koło przez dwa lata, że dostanie 165 milionów z tego, z BGK-u. Właściwie nasza komisja ustaliła, że to było zawrócenie głowy, że to nawet starań specjalnie nie podjął, bo wszystko, o czym BGK wiedział i o czym napisał, to było, że ewentualnie może 20 milionów pod miejskie gwarancje udzielić.
A właściwie wszystkie plany, restrukturyzacje, którymi wam się każe, kazano zajmować przez te lata, one wszystkie zostały, miały grzech pierworodny. One były oparte na założeniu, że dostanie 165 milionów. Przerwijcie to, naprawdę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bardzo proszę Państwa o spokój. Bardzo proszę spokój. Szpital nowy, w którym to wszyscy z chęcią się leczymy i chętnie do niego jeździmy. Chyba wszyscy zapomnieli, jak on wyglądał jeszcze przed rokiem 2009 w starych obiektach przy ulicy Szpitalnej. Jak tam wyglądało, jak jest dzisiaj, jaki mamy dzisiaj standard opieki, a jaki mieliśmy wcześniej. Szpital, jak wiemy, był budowany ponad 30 lat. W 1985 roku powierzono budowę tego szpitala. Już po reformie administracji samorządowej, ponownie kiedy wyszła ustawa samorządowa w 1990 roku, poszczególne zarządy, prezydenci miast, myślę, że żaden z nich po kolei, myślę tutaj o prezydencie Szatafelskim, później Wiśniewskim, później Malinowskim, nie starczyły takiej mocy determinacji, aby spróbować właśnie ten szpital wypchnąć w stronę regionu. Szpital, szanowni Państwo, dzisiaj to sami Grudziądzanie, to jest raptem 43% pacjentów ogólnie. W tym szpitalu leczą się pacjenci powiatów Wąbrzeskiego, Kwidzyńskiego, Grudziąckiego Ziemskiego, Świeckiego, mieszkańcy Bydgoszczy, mieszkańcy Toronia, a nawet w zeszłym roku 20 pacjentów było z województwa podkarpackiego. Proszę spokój. Te dane pokazują przede wszystkim to, że ten szpital nie jest tylko i wyłącznie szpitalem miejskim. Jest szpitalem regionalnym, co tutaj na tej sali rzeczywiście padło. I musimy rozmawiać przede wszystkim, to co pan radny Wiśniewski powiedział, z władzami centralnymi i regionalnymi samorządami. Bardzo proszę o spokój, szanowni państwo. Nikt nie przeszkadzał nikomu. Proszę bardzo. Podam przykład z tego tygodnia. W dniu wczorajszym prezydent rozmawiał z panem wojewodą. W tej chwili jest na spotkaniu z panem marszałkiem. Więc te rozmowy się toczą. Po to jeszcze rozmawia, żeby państwu jak największą ilość informacji na piątek przekazać. Kolejna rzecz, do której muszę się stosunkować, bo tutaj słyszę ponad 50 milionów w projekcie samej uchwały, które państwo macie przed sobą, bo w tym punkcie jesteśmy w tej chwili, na temat uchwały nad zmianą budżetu. Na stronie 6 mamy kwotę łączną pokrycie jednego wyniku finansowego jednostek zaliczanych ze sektora finansów publicznych, czyli szpitala 43 647 865 złotych. Słyszę, że te środki mogły być jakby spotęgowane jako taka dźwignia finansowa o środki unijne. Pamiętajmy, że te środki były spożytkowane wcześniej przez szpital właśnie jako dźwignia finansowa. Nie zapominajmy, że szpital zrealizował wiele projektów unijnych. Przypomnę lądowisko, które niejednemu z naszych członków rodziny ratowało już życie czy zdrowie, bo szybciej możemy transportować. Wymiana karetek, pracownia medycyny nuklearnej, budowa choćby centralnej apteki i tak dalej, i tak dalej. Kilkanaście projektów unijnych, a więc te środki były użyte i służą mieszkańcom miasta tutaj w Grudziądzu. Rzeczywiście problemem największym, to jak doskonale wszyscy wiemy, to są zadłużenia te wynikające przede wszystkim z zadłużenia inwestycyjnego. Ponad 300 milionów jest to zadłużenie związane z nowymi inwestycjami. Dobrze by się stało, gdyby udało się te najbardziej wysoko oprocentowane, jak pan radny wspomniał, w magazynie, tutaj, gdzie spróbować restrukturyzować. Tego typu działania prezydent podjął. Wierzymy w to, że na najbliższym czasie przyniosą efekty. Ale do tego, do współpracy są wszyscy potrzebni, aby to się po prostu mogło udać. Kolejna rzecz, doskonale wiemy, coś co może nas poratować w najbliższym czasie, to przede wszystkim rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli z NFZ-em na temat nadwykonań. Nadwykonań, które to szpital musi robić z racji, że jest tak dużą lecznicą, tak dobrze wyposażoną, a nie może odmówić przyjęcia choćby w ratowaniu życia. Bierze to na siebie, nadwykonania powstają, Narodowy Fundusz zwraca po 6 latach, po 7 jeszcze jakby prosząc ugodę. Ja słucham tutaj radnych opozycji na tej sali, tak odnoszę wrażenie, szanowni państwo,
to na początku sesji radny Kosiński wspomniał, że już najlepiej wszystkich tutaj odwołać, zamknąć. Pośrednio myślę, że radny Wiśniewski, ja mam do radnego Wiśniewskiego pytanie. Bo odnoszę, że jesteście Państwo bardzo zainteresowani, czy komisarz powiedział, on tu wszedł. I tak, panie radny Wiśniewski, może pan jest zainteresowany, bycie tym komisarzem i takie rozmowy pan prowadzi. To jest pytanie, czy to prawda jest. Bo takie głosy do mnie doszły. Chciałbym jeszcze skończyć swoją wypowiedź, a wtedy bym bardzo prosił. To pytanie jest rzeczywiście w stylu harstwa, z którego pan jest znany. Kontynuując moją wypowiedź, szanowni państwo, żadne uchylenie nam budżetu nie powoduje wprowadzenia komisarza. Też bym chciał tutaj obalić jakiś mit. Oczywiście może być początkiem do tego, aby wojewoda kujawsko-pomorski wszczął postępowanie, uważając, że funkcje samorządowe w jakiejś gminie są źle wypełniane. Czy ewentualnie wezwać do naprostowania. Zgodnie z ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych, artykuł 12, punkt 1. Izba prowadząc postępowanie nadzorcze w sprawie uznania uchwały budżetowej organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego za nieważną w całości lub w części wskazuje nieprawidłowości oraz sposób i termin ich usunięcia, co też się stało na posiedzeniu Komitetu RIA 27 stycznia. Punkt 3 artykułu 12. W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części budżetu lub jego część dotknięty nieważnością ustala kolegium Izby. Czyli jeżeli nie zostanie to uchwalone, Izba Obrachunkowa Zarady Miasta Grodzianca uchwali nam prowizorem i zmieni nam te zapisy w części budżetu miasta na rok 2016. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Pani Anna Nowak i Barat Wiśniewski. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, goście. Ja miałam nieprzepartą potrzebę bycia wczoraj, chociaż nie jestem członkiem Komisji Budżetu, na tejże komisji, ponieważ z racji znajomości programu tej narady wiedziałam, że będziemy mogli zapoznać się z wynikami, ze sprawozdaniem komisji, która badała finanse szpitala. I chcę powiedzieć, że byłam ogromnie zbudowana merytoryczną stroną tej pracy tej komisji. Bardzo byłam zbudowana tym, że zarówno radny Kamowski, jak i radny Wiśniewski prawie jednym głosem mówili o problemach i o tym, w jaki sposób można sprawę lecznicy uzdrowić. I pod koniec tego spotkania, w momencie, kiedy usłyszałam o tym, żeby ponad podziałami politycznymi spowodować jakąś iskierkę nadziei, dać mnie i mieszkańcom miasta w celu uzdrowienia tego szpitala, wychodziłam z tego spotkania bardzo zbudowana. Natomiast dzisiaj mam troszeczkę wątpliwości, czy to, co wczoraj padło z ust przewodniczącego tejże komisji Maćka Glamowskiego i członka Andrzeja Wiśniewskiego, czy dzisiaj to przekłada się w realne szanse współpracy ponad podziałami. Bo atmosfera tej dyskusji w tej chwili jakby poddaje moją wątpliwość, czy jest jakaś szansa współpracy ponad podziałami. Ja chcę tylko powiedzieć, że ja nie jestem Grudziądzanką z urodzenia, ale kiedy przyjechałam do Grudziądza, nie pamiętam, panie prezydencie, kiedy to było, ale ja widziałam niesamowity pustostan niszczający gdzieś poza opłotkami miasta, potężne blokowisko, które po prostu stało i niszczało, tak jak 12 lat istniała bursa szkolna niezadaszona. To była wtedy taka gigantomania. Ja już nie chcę do tego wracać, bo jakby to niczemu w tej chwili nie służy, ale w tej chwili mamy przepiękny szpital,
I tak jak tu siedzimy. Ci nie ma znaczenia. To, czy będziemy teraz rozważać, czy my leczymy kogoś z Podkarpacia, z Dolnego Śląskiego, czy w ogóle z Sejmowski, to nie ma większego znaczenia. Ważne jest to, że długi są nasze. Długi są nasze i, ten fakt trzeba uznać. I pewnie, że powinniśmy szukać kogoś, kto nam w tym pomoże, kto się przejmie tym, że Grudziądzki Szpital to jest jednak szpital w Polsce, kto przejmie się tym, że ten szpital w województwie kujawsko-pomorskim, tak, tego powinniśmy szukać, ale tego nie robimy właśnie. Nie rozmawiajmy tego, jak to my jesteśmy biedni, leczymy pół Polski, a pieniędzy nam na to nie chcą. I proszę Państwa, nie dajmy sobie wmówić, ja to w moim tym wyraźnie zaznaczyłem. Są, podałem cztery powody, w piątek je zanotuję, podałem cztery powody, dla których do tej sytuacji doszło, moim zdaniem. I tam jest również Narodowy Fundusz Zdrowia, to jak płaci, jak jest zorganizowany i tak dalej. Ale ten powód jest na czwartym miejscu. To naprawdę nie jest powód i nie jest to główna przyczyna. I proszę też, podejdźcie tak do tego. Mówi Pan o też wykonaniu. No, to jest akurat spostrzeżenie nasze wspólne tutaj, które my przyjrzeliśmy się też tego, jak wyglądają nadwykonania w innych szpitalach. I Pana problem polega na tym, że te nadwykonania w Grudziądzkim Szpitalu są niewspółmiernie większe. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest. I my próbujemy, ja przynajmniej, wydaje mi się, znam odpowiedź. Nie wiem, czy to jest prawdziwa odpowiedź, ale na mój chłopski rozum. Po prostu wynika to z pewnego sposobu zarządzania tym szpitalem. Z podejścia. Ponieważ są tacy dyrektorzy, którzy wiedzą, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci za wszystkie rzeczy, prawda? W związku z tym wiedzą, że nie powinni wpędzić swoich szpitali w jakąś przepaść z tym. W związku z tym oni wiedzą, że ileś pieniędzy mogą wydać, ale ileś muszą rezerwować na tak zwane zabiegi ratujące życie, bo jeżeli na to nie zostawimy żadnej rezerwy, potem tych usług wykonamy całe mnóstwo, a praktyka mówi, że NFZ dobrze jak tam za 10% zapłaci. No to skoro taka praktyka jest od lat i wszyscy dyrektorzy się już połapali, że tak jest i próbują sobie z tym radzić, to dlaczego tak się nie robi w Grudziądzu? Także to nie można być tak, bo NFZ nam nie płaci. NFZ nawet gdyby zapłacił za wszystkie, to było oczywiście była znacząca pomoc, bo to jest około 100 milionów złotych, tak. Ale teraz to w Polsce się nie dzieje, tylko że gdyby to był powód kłopotów Grudziądzkiego Szpitala, to dzisiaj byłby to szpital, który może miałby 50 milionów, 60, biorąc pod uwagę skalę pomocy chociażby ze strony miasta, jaka w ostatnich latach szła, bo miasto bardzo mocno przecież ten szpital wspierało, ale nie 500. Nie więcej, no to jest poza wyobrażeniem. I myślę, że ja już dzisiaj to wszystko powiedziałem. Ponieważ będę jednak w piątek, to też to zostawię sobie. No chciałbym Państwa zaprosić, żebyście potraktowali poważnie deklarację Pana Prezydenta o tym, że do tej odroczonej drugiej części sesji rzeczywiście te rozmowy, które przeprowadzi, te wiadomości, które pozyska, będą podstawą rzeczywiście do podjęcia merytorycznej, dobrej decyzji w sprawie szpitala i budżetu grudziąckiego. Oczywiście możemy mówić o tym, że te pieniądze, które są zapisane w tym projekcie budżetu, to mogą być pieniądze wrzucone, jak to często jest określane, w dziurę, tak? Ja natomiast jestem przekonany, że po tej sesji, która będzie w piątek, Pan Prezydent przekona Państwa do tego, że mamy determinację i pomysł na to, żeby te pieniądze, rzeczywiście bardzo duże, były elementem dobrego początku do faktycznej, rzeczywistej restrukturyzacji sytuacji szpitala i do poprawy jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezydencie. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby się w dzisiejszym wypowiedzieć? Również szkoły to otrzymał. Chciałbym się dowiedzieć dokładnie, co szkoły stracą, czego nie uda się zrealizować, jeżeli te środki zostaną przekazane. Chciałbym się zaplanować co do złotówki, co do 10 czy nawet 1000 złotych. Patrząc historycznie na to, jak te budżety się kończyły, często przy takiej liczbie placówek około nawet 2 milionów złotych
no, zostało, było niewydane. To wynika, nie wynika oczywiście z braku staranności ze strony placówek, no, ale przy tej ilości to często są niewielkie kwoty, do których już jakby no, nie daje się wydać. Więc myślę, że bez takiego uszczerbku dla placówek oświatowych te pieniądze można przeznaczyć tutaj na ten cel, który jest wskazany w projekcie budżetu. Dziękuję Panie Prezydencie. Czy jeszcze? Szanowni Państwo, tutaj odnośnie wypowiedzi Pana Prezydenta chciałam powiedzieć, że ja nie widzę, żeby zbywało środków dla szkół, dlatego że na przykładzie mojej szkoły mogę powiedzieć, że my i dyrekcja apeluje i nawołuje do oszczędzania na wszystkim. Uczniowie składają się na papier do kserowania, my musimy się rozliczać, prowadzimy ewidencję tego papieru, który jest potrzebny do zajęć i tak dalej. Także no, nie mówię już o jakichś poważniejszych inwestycjach typu po prostu potrzeby bieżące na przykład wymianę okien, czy tego typu rzeczy, które są niezbędne na przykład. Dziękuję Pani Radny, Pan Prezydent. Projekt zmiany uchwały budżetowej nie oznacza, że takie same zapisy będą na koniec grudnia bieżącego roku. Państwo macie doświadczenie jako radni, każdego miesiąca tak naprawdę jest dokonywana zmiana budżetowa. Te rzeczy dzisiaj zostały przygotowane, to co mieliśmy również na komisji. Najprościej, najbardziej przejrzyście, aby przekazać się do regionalnej zbudowy, żeby zrobić tą akceptację. My już dzisiaj wiemy, że do budżetu wpłyną kolejne środki, które będziemy mogli z powrotem poprzesuwać w ramach choćby w te pozycje, które w tej chwili zostały przesunięte. Dzięki między innymi, to gdzieś padło na sali też pytanie, co robią radni sejmiku, między innymi radny sejmiku Marek Nowak, jednocześnie dyrektor szpitala, w zeszłym tygodniu po jego bardzo wielkim, intensywnym lobowaniu udało mu się zwiększyć dofinansowanie na wykonany już projekt unijny przebudowy ulicy Halleran i otrzymamy dodatkowe 5,7 miliona złotych. Te środki jeszcze nie są tutaj, w tym budżecie, ale na pewno już na sesji marcowej one wpłyną z powrotem, jakby zwiększą. To jest przykład jakiejś kolejnych zmian. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma, Szanowni Państwo, ja na dzień dzisiejszy zawieszam dyskusję nad tym projektem i nim wstępnie Państwu powiedziałem, że jest to możliwość w ramach zapytań wolnych głosów, tak jak zawsze to przyjmujemy, ale jest to wyjątkowa sytuacja z uwagi, że Państwo są w dniu dzisiejszym i musieliby się unastawić na kolejnym posiedzeniu sesji. Jeżeli Państwo nie będziecie mieli żadnych przeciwwskazań, w tym momencie bym te podziękowania w stosunku do radnych odczytał. Czy jest wola z Państwa strony? Dziękuję bardzo. Pozwalam sobie odczytać w imieniu mieszkańców. Grudziądz 24 luty 2016 roku. Mieszkańców ulicy Liberta 5, 8, 10, 15, 17 i Żerońskiego 1, 3, 7 w Grudziądzu. Tutaj konkretnie wystąpił w imieniu mieszkańców Pan Henryk Czarnecki, który tutaj... Szanowni Państwo, mieszkańcy zamieszkali przy ulicy 1, 3 i 7 w Grudziądzu. Zwracają się z prośbą do przewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza, pana Kariusza Gorzki, o odczytanie jeszczego listu na sesji Rady Miejskiej. Mam zaszczyt złożyć wraz ze szczerego uznania i podziękowania radnym Prawa i Sprawiedliwości i Stowarzyszeniu Ruchu dla Grudziądza, a w szczególności panu Krzysztofowi Kosińskiemu i panu Andrzejowi Wiśniewskiemu za wsparcie i wielkie zaangażowanie, za bezinteresowną pomoc oraz godną naśladowania postawę radnego. Dziękujemy, że za ponad 3-letnie nieustanne poparcie i hard ducha w walce o unieważnienie kupna sprzedaży 8 budynków z lokatorami przez Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Grudziądzu, reprezentowane przez prezesa Kazimierza Zentowanowskiego, którego zgromadzenie wspólników stanowią gminę miasto Grudziądzką, sobie prezydenta Grudziądza Roberta Majackiego i prezesa Miejsko-Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółka ZOO w Grudziądzu Zuzana Różyckiego. Cieszymy się, że w drodze niełatwej, wręcz bardzo trudnej, poprzez Sąd Okręgowy, w terminie Sąd Apelacyjny w Gdańsku, Sąd Najwyższy w Warszawie, czuliśmy Waszą przyjazną dłoń. Przez cały ten okres dwie myśli przyświecały naszym rozważaniom. Były to słowa wcześniej współczesnej naszej jednostki Wiesławy Szymborskiej. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Mówię to Wam ze swego nieznanego, niezmiernego serca. W tych słowach zawieszonych w przestrzeni, w słowach ponadczasowych, dotykających głębi osobowości człowieka, wy kochani radni odsłoniliście swoją część
wrażliwość oraz niesprawiedliwość społeczną. Na niesprawiedliwość społeczną dziękujemy. Z wyrazami szacunku mieszkańcy ulicy Liberta 5, 8, 10, 15, 17 i Żeromskiego 1, 3, 7 w Grudziądzu, podpisany pan Henryk Czarnecki. Dziękuję Państwu za dzisiejszy udział, za to, że Państwo byliście z nami i także tutaj też dziękuję Państwu radnym. Bardzo proszę pana radny Wiśniewski. Z pełnym wzruszeniem wysłuchałem tego podziękowania. Chciałbym powiedzieć Państwu, że to jest oczywiście nasz obowiązek. To wynika wprost z tego mandatu, który od Was dostaliśmy i z tego przyrzeczenia, które złożyliśmy, ale nie ukrywam, że jest to dla nas też ogromne wsparcie i ogromna radość, takie Wasze podziękowanie. I powiem szczerze, że prawdziwymi bohaterami jesteście Wy. To Wy jesteście dla nas wzorem ludzi niezłomnych, którzy z ogromnym uporem, z potężną machiną, jaką miało naprzeciw siebie i którym tym razem okazały się niestety władze samorządowe, spółka komunalna, naprzeciwko tego stanęliście, wydawałoby się, całkowicie bezbronni i po latach walki, po latach upokorzeń dowiedliście swoich racji. Powiem, że szczególnie ta Wasza postawa jest dla nas dodatkową siłą, aby temu miastu służyć. Odnieśliście heroiczne, wielkie zwycięstwo z niełatwym przeciwnikiem. To ja Wam dziękuję i ja gratuluję Wam tego zwycięstwa. Naprawdę jesteście naszym wsparciem i naszym siłą. Szanowni Państwo, na podstawie paragrafu 10 ustęp 2 regulaminu Rady przenoszę obrady sesji na piątek 26 lutego na godzinę 14 w sali 301. Zapraszam Państwa wszystkich. Jeszcze przed odejściem